Ale w szampańskich nastrojach po tej kadrze. Nic tylko wiwatować i fiesta na narodowym. Jak przyłożysz ucho do polskiej ziemi w dowolnym miejscu, tuż za polską granicą nie, ale tuż przed tak, to usłyszysz takie ojojojoj, ojojojoj. Nasze piękne czarnoziemy pulsują w rytm Don Omara oraz Pitbulla i Lucenzo. Strasznie to boli, że bardzo często zapominam o Lucenzo. Ludzie mówią Don Omar, Pitbull, tak. A Lucenzo też tam jest. I to słychać nawet Lucenzo. Tam to jest taki zapomniany jak Lucenzo. Jeszcze. Taki, że Milik, strzelający goleniem. Tak, zapomniałem. Lucenzo to jest nowy Milik. To prawda. To też jest ciekawe, że zgrupowanie, na którym go nie było, które nawet się nie udało, ale Milik i tak zdążył opaść w klasyfikacji dla pasji. Nie, właśnie widzisz, to jest piękne, Kuba, to co powiedziałeś, ponieważ to było trochę zgrupowanie takie, na którym wygrali przede wszystkim ci, których na nim nie było, ale to nie dotyczy Milika. Z ważnych postaci, które nie pojechały, Milik jest jedyną, która nie pojechała, a i tak zdołała stracić. Coś wspaniałego. Tak, też to rozkminiałem, że właśnie ci, którzy najwięcej zyskali, no to Jakub Moder. Jakub Moder, zbawca. Każdym tygodniem, kiedy nie ma Jakuba Modera, to on jest większy. Ja tak. Obstawiam, że jak on wróci, to będzie tak między Neskensem a Kojkiem. Tak. Znaczy, będziemy się zastanawiać, to jest Moder, a on nie nosi peleryny? On nie ma tych takich Wolverine'a? Ja go w tym momencie pamiętam jako postać z Marvela, a nie piłkarza polskiego. Co jest gdzie grane? Jest Moder Mobil? Gdzie zaparkował swój Moder Mobil? Moder strzela 3 bramki w pierwszym meczu po powrocie, a my tak, nie no, myślałem, że on jest lepszy, bo tak działa mitologizacja wszystkiego, jak długo tego nie ma. To jest fakt, więc Moder był na pewno na szczycie. Dalej byli pozostali kontuzowani. Okazało się, że Glik nie jest już starym, nieruchomym stoperem. Jest człowiekiem, którego bardzo mocno potrzebujemy. Bardzo mocno. I bez niego obrona nie zaistnieje. Czekaj, że Krychowiak no, ma swoje wady, ale daje ten spokój. On jest tą kotwicą. Kogo jeszcze? Bartosz Bereszyński. No kurde, to by lewa obrona była załatana tak, że lepiej by nie mogło być. Kamil Grosicki, no już jest naprawdę very, very old. Nie ma jakichś rewelacyjnych liczb w pogoni. Ale może tak na ostatnie minuty, tak? Kto wie? I to jest pierwsza grupa, kontuzowanie, tak. Bo jest jeszcze druga grupa, pominięci. Dawid Kownacki. No gdyby Kownacki zagrał z Czechami, to inaczej to by wyglądało, na pewno. No, nie byłoby możliwości, żeby przegrać taki mecz, gdyby był Dawid Kownacki. Chociaż chyba z kontrowersyjnych niepowołanych to już chyba tyle. Nie wiem, czy ktoś jeszcze jest z tej grupy zwycięzców. No i pozostali zwycięzcy to ci, którzy nie pojawili się na murawie. Karol Siedlecki. Albo Ben Lederman. I Bartosz Salamon. To prawda. I to wszystko. Nie najlepiej to zgrupowanie nam się udało. Natomiast to, co martwi, to jest to, że jak się spojrzy na Fernando Santosa, to ja teraz odczuwam głównie głęboki wal. Tak po prostu po ludzku. Tak im dłużej on spaceruje po polskich ulicach, mieszka w Warszawie i cały czas zajmuje się polską piłką, jest jej blisko, to tym bardziej odczuwam takie, no kurde, chyba jednak nie był aż tak świadomy tego wszystkiego, co się wydarzyło. Nawet zwróciłem sobie uwagę na to, co powiedział Jacek Kurowski. Jacek Kurowski po meczu z Czechami, było studio i tam ciężki roz tej reprezentacji. To się nie nadaje, to jest źle i tak dalej. I Jacek, ktoś z gości powiedział właśnie, że Fernando Santos pewnie się nie spodziewał, jak głębokie są niektóre problemy. I Jacek Kurowski wiedział, na co się pisze. I ja zacząłem się zastanawiać, czy na pewno wiedział, że będzie źle. No ale nie aż tak. No ale że to nie będzie aż taka głęboka praca do wykonania. Myślę, że rzeczywiście na Transfermarkt, jak wpisujesz Polska, to powinno by wypisywać po prostu problemy, ich wartość, tak? 200 milionów wartości problemów z lewym obrońcą na przykład. Jak najbardziej. Dlaczego nie? Znaczy Fernando Santos mógł się spodziewać, że będzie ciężko, ale nie spodziewał się, że obejmuje reprezentację Gotham. Tak. Reprezentacja Gotham to jest dobre. Gotham. To wszyscy żyjemy, jeśli śledzisz uważnie polską piłkę, środowisko piłkarskie, to jest Gotham. Po prostu wszyscy żyjemy w Gotham i tak to jest. Znak Batmana, który wyświetla się, w ogóle nie wyłączają tego reflektor. Ten reflektor jest po prostu na stałe uruchomiony, że ktoś musi nas przyjechać uratować. Prawdopodobnie Moder, bo tak, to na w tym momencie Moder, tak. Na niego najmocniej czekamy. Będziemy rozmawiać jeszcze o tematach kadrowych, dlatego że to niewyczerpane źródło problemów. Długo się zastanawialiśmy, w jaki sposób to ubrać, bo propozycje były różne.
15 stacji Fernando Santos albo 12 stacji, było, że 7 plag. No to są takie skojarzenia naturalne. Myślisz reprezentacja Polski, myślisz plagi, droga krzyżowa i inne tego typu. Stanęło na 12 pracach Fernando Santosa, który wchodzi do tej stajni Augasza teraz i będzie sprzątał. Ale porozmawiamy też o innych rzeczach, jak między innymi o Stadionie Śląskim. Bo to, O tym, że Stal Mielec ma skład na spokojny środek tabeli. A warto pamiętać, bo to jest dobre w tych wszystkich rozmowach dotyczących potencjału, siły drużyny Ekstraklasy, że każdy ci powie tak, środek tabeli. Ale ty wiesz, że za tym czai się coś innego, bo środek tabeli, wiadomo, jest duży ścisk, a czwarte miejsce to już puchary. Więc to jest taki środek tabeli, ale czemu by nie spojrzeć na to, że może przy dobrym sezonie, przy eksplozji formy któregoś zawodnika, to nie wiadomo. Znaczy, być może pan Poręba rzeczywiście aż tak bardzo się nie pomyli, bo w tym momencie nie istnieje określenie takie jak spokój w środku tabeli. Czyli spokojny środek tabeli to po prostu nie jest bycie na 15 miejscu. Mhm. To już jest spokój. Jeśli biorąc pod uwagę środek tabeli, że środek tabeli to jest gra utrzymanie, to tutaj nie ma absolutnie kłamstwa, ale do pana Poręby i wywiadu Pawła Poczula dojdziemy. Prawda. To jest program Tetrycy. Moglibyśmy się przedstawić jako największy spośród bohaterów ostatnich dni, ale... Jak to? Że co? No, nie mogę sobie przypomnieć żadnego bohatera ostatnich dni, w sumie. Ale chciałem, żeby to był ktoś, kto się skompromitował w polskiej piłce, ale z drugiej strony Tomasz Haj to przeprosił. Mhm. Więc nie możemy... Prawda, przeprosiny to jest jednak Ascaro wszystkiego. Już masz Ascaro wszystko życia. Naszykowane, ale przeprosił. O kurde, Wlade, no nie, to tak, bez palany spełzł na niczym. Ale co, jak Robert przeprosił, to nie był Ascaro. Jest jeszcze forma przeprosi. A tak, to do tego też pewnie przejdziemy. No, czy to jest jakiś problem reprezentacji Polski, że Tomasz Haj to potrafi lepiej w przeprosiny niż kapitan? Jest to jakiś problem. Dobra, to jak stajnia Augiasza, to ja będę stajnia, a ty możesz być Augiasz. No dobrze. Dobra, i to będzie program Tetris. Nie wiem, czy będzie 12 prac, wypisaliśmy sobie ich dużo, ale no to będą prace, przed którymi staje Fernando Santos. Zakasał rękawy. Wszyscy się spodziewaliśmy i wszyscy o tym pisaliśmy i wszyscy o tym mówiliśmy też. Znaczy nie wszyscy o tym pisaliśmy, bo ty nie piszesz. Ja pisałem, a ty o tym mówiłeś w programach. Że niełatwe czasy przed Fernando Santosem, który przyjeżdża do Polski w momencie, w którym reprezentacja jest na delikatnym zakręcie. Na wielu zakrętach jednocześnie. To jest taki szczególny wiraż, że tam jest 15 zakrętów. To, co moim zdaniem jest czymś, co zasługuje na postawienie na topie. A czekaj, na chwilę. Jakbyśmy spróbowali tak szybko wymienić, na zasadzie tego ping-ponga, na jakich zakrętach jest reprezentacja Polski w tym konkretnym dziejowym momencie? Ja powiem tak. Zmiana pokoleniowa. Pierwszy zakręt. To prawda. Potrzeba zmiany pokoleniowej. Wizerunkowy kryzys. Mhm. To jest zakręt, który jest bardzo ostry wiraż. Młodzi jeszcze nie potrafią wziąć tej odpowiedzialności, przez co za młodego przez niektórych postrzegany jest Bartek Salamon najprawdopodobniej, bo słabo go kojarzą. To prawda. Dalej mamy, to jest dobre. Powolne, jeszcze nie jakoś bardzo dynamiczne, ale powolne obniżanie się maksymalnego potencjału największej gwiazdy tej reprezentacji, czyli Roberta Lewandowskiego. Mhm. To jest jeszcze ten zakręt wywodzący się bezpośrednio z tego, czyli gra o to, kto będzie liderem, kto będzie najważniejszą postacią. To też jest zakręt. Jest jakaś, wiesz, walka o przywództwo potencjalna. Bez wątpienia. I jest jeszcze zakręt wynikowy po porażce. I Kuba, zakręt stylu gry. Co robić? Gdzie zmierzać? Były wyniki bez stylu, teraz ma być styl. Co, jak to jest? Oj, kurwa. Chyba przytniemy. Dobra. A się zdenerwowałeś, to był dopiero zakręt. Tak to jest z tą reprezentacją Polski właśnie. Tak to jest ze mną. Niektórzy pytali, jak to możliwe, że tam coś z tym czajnikiem się przydarzyło. O co chodzi? Mi się cały czas takie rzeczy dzieją. Po prostu, moim zdaniem, to jest doskonały dowód na to, że nie warto. Reprezentację Polski, tak jak Ewa Piątkowska powiedziała, pani bokserka, Nie idźmy w ten populizm. Ja nawet nie będę chciał, Kuba, tego na zasadzie ironii wspominać. Nie komentujesz? Co powiedziała pani Piątkowska, bo już bez przesady. Nie komentujesz wyczynów pani Piątkowskiej? Dobrze. Wybaczam. Tych zakrętów mieliśmy kilka i niestety, ale reprezentacja bardzo ostro weszła we wszystkie. Mhm. Jest to trudny moment po prostu. Bardzo trudny moment. I chyba to, co najmocniej wybrzmiewa, to jest jednak mimo wszystko ten kryzys wizerunkowy. Okej. I od tego bym chyba zaczął. Dlatego, że towarzyszą temu dyskusje takie, które towarzyszyły nam od zawsze. I zazwyczaj je lekceważyliśmy i w sumie nadal możemy je lekceważyć, no bo tutaj między innymi Jacek Krzynówek się wypowiedział w tym tonie, że trochę wygląda, jakby im się nie chciało. Znaczy to akurat
jest wypowiedź na poziomie troszeczkę pani Piątkowskiej, z całym szacunkiem do pana Jacka Krzynówka, który jest jednym z moich ulubionych piłkarzy. Naprawdę niesamowicie go szanuję, ale ta wypowiedź była nieprzemyślana dosyć mocno, no bo to też jest populizm, po prostu. Wyglądają, jakby im się nie chciało trochę, niektórzy. Tak to mniej więcej brzmi. I te głosy towarzyszą reprezentacji Polski zawsze, gdy przegrywa i często się z nich śmiemy, a umemowiły się w pełni w postaci hasła popularnego, że za niemieckie Deutsche Marki to strzela, a w kadrze musi nie. Ale nie no, Kuba, żebym dobrze zrozumiał teraz, co mówisz, bo wszyscy to mówią w tonie czysto ironicznie. Nikt nie zarzuca, tak, że reprezentantom Polski się nie chce. Poza Jackiem Krzynówkiem oraz Ewą Piątkowską. I osobami, które podają te tweety dalej, a idą te tweety w setki tysięcy. Ale one są często podawane na zasadzie ironicznej. Na zasadzie, zobaczcie, jaka głupota. Często tak, natomiast wydaje mi się, że obracasz się w środowisku osób w miarę rozgarniętych i nie dostrzegasz tej wielkiej góry lodowej, która jest na dole. Natomiast to też nie idźmy, Kuba, to bardzo mocne słowa. No ja nie chcę... Chodzi ci o zaangażowanych w futbol, tak? No, takiego słowa szukałeś, tak? Zaangażowani w futbol, tak, raczej przedstawiam to wyłącznie ironicznie. Natomiast rozumiem, jeśli popatrzysz sobie na odbiór wypowiedzi Ewy Piątkowskiej, to ona nie jest jednoznacznie zła. Tak jak, okay, ty byś... To ja może zostanę w tym swoim kokonie polskiej piłki. Chętnie. No nie jest to takie oczywiste. Natomiast ten kryzys, który jest poważniejszy, dotyczy właśnie tych osób, które śledzą to dosyć wnikliwie. I one nie idą w proste zarzuty typu właśnie, że im się nie chce, albo że w klubach za pieniądze to strzelają, a tutaj to mają mniejszą motywację. Czy nie wiem, czy boją się kontuzji. Zresztą do Tomasza Hajty też jeszcze wrócimy. Ale kryzys wizerunkowy jest absolutnie niezaprzeczalny, biorąc pod uwagę to, jak brzmią wypowiedzi reprezentantów zestawione ze sobą. Czyli między innymi jak brzmią wypowiedzi Roberta Lewandowskiego na tle wypowiedzi Łukasza Skorupskiego, mhm, i tak dalej, i tak dalej. I to jest kryzys, który moim zdaniem jest o tyle głęboki, że ma przełożenie na to, jak reprezentanci sami siebie traktują. Bo Łukasz Olkowicz w środowym poranku, gdy u nas był, no to dość jasno powiedział o tym, że niestety, ale te kwasy przekładają się na funkcjonowanie całej szatni. Znaczy, no, że były pretensje do Łukasza, tak? Po prostu. Były pretensje do Łukasza Skorupskiego za to, że powiedział prawdę w końcu, że zdradził kibicom to, co było zatajane przez 3 miesiące i próbowano to wyciszyć. I to, co mnie jeszcze zabolało, to jest temat przeprosin Roberta Lewandowskiego, które teraz po głębszym przemyśleniu tego wszystkiego uważam, że też nie do końca oddawały to, czego my od niego oczekiwaliśmy. Bo jeśli dobrze zrozumiałem konstrukcję, przeprosiny brzmiały mniej więcej tak, że przepraszam za to, że w porę nie zareagowaliśmy, że w porę nie ucięliśmy tego tematu i że rozlało się z tego to, co teraz nazywamy aferą premiową. Ja jednak wolałbym, i być może to jest moje naiwne oczekiwanie, ale no, takie po prostu miałem wobec kadrowiczów, a przede wszystkim wobec kapitana, że przeprosiny będą dotyczyć tego, że wpadło nam do głowy przyjąć te premie. Znaczy wpadło do głowy, no... Jeśli chodzi o... Nie chcę, Kuba, wracać do samego początku tego wszystkiego, ale to chyba nie było tak, że po prostu też... Żeby teraz nie wszystko łopatą, tak? To nie jest tak, że czołowika reprezentacji Polski wzięli Mateusza Morawieckiego na stronę hono, hono! I weno, daj nam premię, tak? Więc pamiętajmy o tym. Tylko chciałem to uściślić, że no, nie do końca... Byłoby trochę niesprawiedliwością, gdyby sam fakt premii znowu zrzucać na głowę reprezentantów Polski, bo tam jest winny ktoś inny, kto rozdaje polskie pieniądze na prawo i lewo, pieniądze podatników, więc no, tak po prostu chciałbym powiedzieć. Zgadzam się. Tylko żebyśmy nie rozgrzebywali teraz znowu afery premiowe, nie wiadomo ile, nie? Otóż naprawdę. Nie, tak. No ja zgadzam się co do tego, że głównym winowajcą jest ten, kto podłożył tę świnię, natomiast zupełnie nie oczekiwałem tego, że Robert Lewandowski powie, że przepraszam za to, że to się rozlało. Moim zdaniem to, za co powinien przeprosić, to, że my chcieliśmy wziąć pieniądze te, które nam oferował Mateusz Morawiecki. I takich przeprosin mi zabrakło, bo cały czas kręcimy się wokół tego, że jak to zostało odebrane, że można było to przeciąć wcześniej. A przez 3 miesiące tak naprawdę żaden z piłkarzy nie był w stanie powiedzieć tego, co powiedział Łukasz Skorupski wprost. Tak, pokłóciliśmy się o tę premię. Łukasz Olkowicz zresztą bardzo słusznie zaznaczył, że nie przez to przegraliśmy z Francją. Że to nie była ta główna przyczyna, że piłkarze się pokłócili. No ale wydaje mi się, że jeśli to jest reprezentacja Polski, czyli reprezentacja ludzi, którzy z samej nazwy mają nas wszystkich reprezentować, no to fajnie by było wiedzieć takie rzeczy, że śmiertelnie się pokłócili o temat pieniędzy z kieszeni podatnika. A nie. Nie mi
słowy do tych przeprosin chciałbyś też trochę więcej takiej szczerości, a nie tylko takich haseł, tak? Czyli jak już wszystko się wylało, jak już nawet Łukasz Skorupski powiedział to, co powiedział, a było jasne, że w końcu któryś z kadrowiczów po prostu powie, co się zdarzyło naprawdę, to żeby teraz na przykład kapitan wyszedł i powiedział szczerze, co, kto, jak, czy się pokłócili, czy się nie pokłócili, tak? Już dość tuszowania, bo to nic nie dało i to tylko sprawiało, że gorsze wrażenie, tak? No to byś chciał. Natomiast pamiętajmy, Kuba, że to są prace Fernando Santosa. On nie cofnie się w czasie, żeby zatrzymać aferę premium, więc co on ma zrobić? A tak. Pamiętaj o tym, żeby teraz nie mielić znowu tego samego. Fernando Santos powinien się złapać za głowę no. i się zastanowić, co tu się właściwie wydarzyło, w jakie Gotham, tak jak to ująłeś, on w ogóle wjechał. To jest problem o tyle też szerszy, że zajawiony również przez Łukasza Olkowicza, ale nie tylko, że trochę Robert Lewandowski traci pozycję takiego lidera niekwestionowanego, który faktycznie bierze całą szatnię na plecy i też ją niesie. Znaczy, który nawet ma autorytet aż taki w szatni, tak? I który ma autorytet w szatni. Łukasz powiedział wprost, że gdyby było głosowanie teraz w szatni na kapitana, to raczej Robert Lewandowski pewnie by nie wygrał. Tylko Kamil Glik. Tylko wygrałby... Który najlepiej trzyma się po prostu z też tymi kadrowiczami mniej znanymi, mniej powiedzmy wpływowymi. No właśnie. No i moim zdaniem to jest problem. To jest jakaś zagwozdka do rozwiązania przez Fernando Santosa. No bo to, w jaki sposób wszyscy wsiedliśmy na Roberta Lewandowskiego, bo szczerze powiedziawszy sądziłem, że ta krytyka będzie mimo wszystko mniejsza. A w tej chwili, jak dzisiaj sobie robiłem przegląd prasy, znaczy wczoraj robiłem sobie przegląd prasy, no to praktycznie każdy artykuł zaczynał się od tego, że Robert Lewandowski to i tutaj ale cały szereg to też znowu, ja czytałem komentarze pod naszym ostatnim porankiem, że no jak się pilnujecie, żeby nie powiedzieć czegoś złego o Robercie Lewandowskim, jak tu się zabezpieczacie i tak dalej, podczas dlaczego nie można powiedzieć o Robercie, że miał słaby po prostu moment, tak? No nie, mi się wydaje, że dokładnie to mówiliśmy. Tak? Widzę nawet reakcję na premierę jego filmu. Gdzie... No premiera filmu jest w niefortunnym momencie, no co tu kryć. I to wszystko, zamiast gasić jakiekolwiek kryzysy, zamiast pewne tematy zamykać, to na nowo rozgrzebuje. A widziałeś ten film? Nie widziałem tego filmu. No ja widziałem trailer. No i jak? No i właśnie tam jest tak, pierwsza scena. Chciałem przeprosić za aferę premiową. Przede wszystkim chciałem przeprosić Kubę Olkiewicza, który bardzo o to apeluje od dłuższego czasu. Skąd wiesz, jeśli nie widziałeś? Bardzo przeżył. Może tak to jest, może tak jest ten film. Bardzo przeżył. Nie no jasne, no tutaj, tylko mówię, żeby w kontekście, co Fernando Santos ma zrobić z wizerunkiem reprezentacji Polski w takim układzie? Ma teraz zaprosić Cyrk Zalewski na Narodowe i powiedzieć, że dobra, wszyscy kibice, którzy byliście... Cyrk, to już tam jest. Nie trzeba zapraszać. Wiesz, co on ma zrobić? To jest dobre pytanie, co ma zrobić Fernando Santos. Zmierzyć się z tym, po prostu. W zarządzie ciszy medialną, która wydawała mi się uzasadniona z jego strony, została przerwana na zajutrz od ogłoszenia. Prawie tak długo była ta cisza medialna, jak cisza Michała Leskiewicza na Twitterze. Dokładnie, jak jego rozbrat z Twitterem. Nie wiem. I to jest... Po prostu, wiesz co, pamiętać o tym, że tak jest. Bo to determinuje pewne ruchy, tak jak zareagował ciszą medialną, co miało sens. Tak po prostu pamiętać o tym, że klimat wokół reprezentacji jest jaki jest, żeby pewne ruchy, że ta odpowiedzialność też na nim spoczywa. Musi o tym pamiętać po prostu, to jest istotne. A jak myślisz, jeśli chodzi o opaskę kapitana? Bo to jest temat, który... Nie no, no. Robson zostaje, no nie zdejmiesz mu teraz opaski, no bez przesady. Czyli Fernando Santos raczej nie będzie tutaj żadnych przeciwdziałań podejmował. Nie będzie, oczywiście, że nie. Znaczy, ciekawy jest ten kryzys właśnie. Nie wiem, czy to nie jest dla mnie najbardziej interesujące, tak? Bo od strony liderów to nie jest tak, że Kamil Glik teraz, gdy nie został powołany, to nagle jest gościem, który jest uważany. Bo ja absolutnie wierzę Łukaszowi Olkowiczowi, który ma dobre rozeznanie w relacjach, w reprezentacji Polski, w ogóle w tym, co się dzieje w szatni. Że tak jest, że Kamil Glik jest tym takim trybunem ludowym, nie gościem, który gra w najlepszym klubie, bo wielu gra w lepszych klubach niż Kamil Glik w tym momencie, ale wszyscy z wielkim szacunkiem patrzą na jego dokonania reprezentacyjne, na jego karierę klubową, na jego charakter, na jego postać. Myślę, że Kamil Glik jest taki bezpośredni, kontaktowy. No taka postać, która rzeczywiście może być takim punktem ciężkości dla tej kadry, gdzie Robert może się wydawać trochę taki Mr. Hollywood, trochę taki niedostępny. Nie? Disney. Trochę, no Disney właśnie, więc ja to kupuję. Natomiast w tym momencie Kamila Glika nawet nie ma w kadrze i to z kolei też stawia ciekawe pytania, tak? No, skoro jego nie ma. Jest Piotrek, który też nie jest typem charyzmatycznego lidera, jak Piotrek Zieliński. Potrafi być nim na boisku, ale nie jest w szatni. To pytanie o to liderowanie, o to przywództwo w kadrze jest chyba dla mnie najbardziej intrygujące. Bo nie powołasz Kamila Glika, no to zostają ci dwaj aktualni kandydaci, czyli nawet trzech. Lewy,
Zieliński i ewentualnie Bednarek, tak? Który z kolei fatalnie gra, po prostu. Czyli jest jeszcze Wojciech Szczęsny, który też... Wojciech Szczęsny, który też jest specyficzny, on się raczej trzyma z Lewandowskim, tak? Więc to jest jakaś taka dwójka bez sternika, ale powołujesz Glika i część jest zadowolonych, część... No, bardzo ciekawe te układy. To w zasadzie musiałby Jarosław Wolski na mapie rozrysować, żeby było wiadomo, jakie są, wiesz, wpływy, gdzie jest przesmyk suwalski, gdzie jest projekcja siły, na kogo, jakie grupy. Ja serio zobaczyłbym taką mapkę z reprezentantami Polski, kto gdzie jest, w jakiej grupce, tak? Jak się te wpływy przecinają i tak dalej. To było fascynujące. A chyba, Łukasz, chyba... Łukasz zrób taką mapkę. Wydaje mi się, że chyba katalońskie media to miały rozrysowane, jeśli chodzi o Barcelonę w tym momencie. Tak? I to faktycznie było tak, że były wizerunki jak na tych mapach aktywistycznych. No i to jest następna z rzeczy, gdzie jakby ktoś mnie zapytał, co ma Fernando Santos zrobić, to on absolutnie nie wiedział. Bo wydaje mi się, że kiedy jest dobrze, to kiedy są wyniki, to bardzo wiele różnych problemów, również ambicjonalnych, również pod względem takich ludzkich bardzo rzeczy, jak wypowiedzi, które bolą, a wiemy, że były różne tego typu wypowiedzi, chociażby podczas Euro. Chyba wtedy nawet apelowało o zmianę kapitana, jeśli dobrze pamiętam, że część kadrowiczów była może nie oburzona, ale trochę zabolały ich wypowiedzi Roberta Lewandowskiego, że pod tym kątem, kiedy zarządzasz taką grupą osób, która jeszcze w dodatku aktualnie jest na dużym zakręcie, po raz kolejny użyjemy tego sformułowania, no to ja nie wiem, co Santos ma zrobić. Co, zabrać ich na paintball? Ja wiem. Nie wiem, czy pamiętasz, jak Czesław Michniewicz prowadził Legię tej jesieni, kiedy kiepsko mu wychodziło łączenie pucharów z ligą, tak? Mówiło się wręcz, że szatnia grała przeciw niemu czasem, tak? Że do Gliwic zabiera żołnierzy. Do Gliwic zabiera żołnierzy. I co zrobił w odpowiednim momencie? Zabrał wszystkich na te banany na Zalew Zegrzyński, prawda? I wszystko od razu się rozpłynęło, wszystko poszło później dobrze, także tak dokładnie to wspominam. I myślę, że Fernando Santos musi to zrobić na najbliższym, nawet nie na zgrupowaniu, po prostu ich skrzyknąć, sobota cała, nieważne czy grają mecze, mają się stawić i Zalew Zegrzyński, te banany słynne, jeżdżą cały dzień, aż będzie ich, wiesz... On ich zabiera, jeden przejazd, to wszyscy, fajnie, nie? Już jesteście drużyną? Jak nie jest przekonany, to dalej. I wiesz, 15 godzin, środek nocy, oni tym bananem już 88 raz, zmęczeni, bez jedzenia. Macie dość? Jesteście już zgranym zespołem? Tak, trenerze. I to jest moje panaceum. Tak trzeba zrobić. To jest w ogóle dla mnie bardzo bolesne, bo czytam równolegle sobie... Czekaj, tylko powiem, bo wiesz, co ich tak połączy? Ból i wspólny wróg. Dwa największe kleje, jakie tylko istnieją. Wspólna trauma łączy i wspólny wróg. I dzięki terapii bananowej to ich połączy. Wszystkich kadrowiczów. Z tego banana. Tak, będzie trudny moment w kadrze, przegrywają 0-3. Może jest ciężko, ale nie tak jak na bananach za Zalewie Zegrzyńskim o drugiej w nocy, jak już Cooper odpalał. Pamiętacie, chłopaki? Pamiętamy. No to do boju. Zjednoczenie wtedy następuje. Masz rację. Ja czytam teraz autobiografię Sławomira Peszki. I dosyć zaskakujące dla mnie są kulisy tego, w jaki sposób budowała się ekipa Nawałki. Bo Sławomir Peszko przedstawia te zgrupowania jako taki okres od imprezy do imprezy. Tak? W Juracie, jak było zgrupowanie. I tam były też żony. I partnerki się zgrały. I nawet żona selekcjonera też brała udział w fitnessie z Anną Lewandowską. Że to scementowało grupę. Bo tak cementuje. Jak partnerki się lubią, to tak, jest dopiero cementowanie. Po 30 to już tak jest. Potem jeszcze chyba jest ten następny, jeszcze nie doszedłem do tego etapu, ale jak dzieciaki. To już jest tak po prostu, po prostu wiesz, jak mi go matem byś zespał. Więc to było opisane u Sławomira Peszki. Mówi tak, Jurata, impreza roku, potem rozwiedziliśmy partnerki, był Arłamów. W Arłamowie impreza roku, absolutnie tak jak tam żeśmy się zbudowali, to nigdzie żeśmy się zbudowali. Czego synonimem jest zbudowali? właśnie, to jest dobre pytanie. Chyba scementowali naszą przyjaźń, która wykraczała daleko poza zielony grunt Murawy. To jest dla mnie szokujące, bo wydawać by się mogło, że reprezentacja Polski, to dostajesz powołania, przyjeżdżasz, odbierasz orzełka, z tym orzełkiem chodzisz, całujesz go co kilkanaście kroków. Jak już zakładasz na siebie, to jeszcze sobie ze 4 razy pocałujesz, żeby dobrze pamiętać, jestem reprezentantem Polski, ale fajnie. No i tak się odbywa twoje przebywanie w reprezentacji. Wychodzisz na mecz, wiadomo, nie interesuje cię zupełnie, kto z tobą jest na boisku, kto jest
z rywalem, bo ty patrzysz na swojego orzełka i elegancko walczysz dalej. Natomiast takie momenty jak te opisane przez Sławomira Peszkę, ale też te, które teraz mamy przyjemność obserwować, znaczy przyjemność może wątpliwą obserwować, no to udowadniałem ci, że to nadal jest grupa osób. I jak jest grupa osób, to niezależnie od tego, czy to jest klub, czy to jest reprezentacja Polski, czy to jest twój zespół w korpo, czy jeszcze jakakolwiek inna, czy klasa w szkole, no to nie uciekniesz od tego, że są między nimi relacje i te relacje przekładają się na to, jak oni postępują. I tym gorsze dla mnie było to zgrupowanie, no. No i tym bardziej bolesne. Tak, bardziej to jest bolesne. Też poważne, bo zawsze mieliśmy po prostu świadomość, że w każdej reprezentacji są grupki, nie wiem, są, u Nawałki też się mówiło, że były fusy, tak i tak dalej. To przeszło do jakiegoś slangu, że jedni siedzą przy tym stoliku, a fusy tam. Natomiast wydaje mi się, że jeśli chodzi o takie grupki, no być może wcześniej tyle nie wychodziło, tak? Albo po fakcie, ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o takie podziały w szatni, to jest rzeczywiście taki moment dosyć krańcowy. Szczególnie, że ta kadra de facto dopiero powstaje. Nie wiemy jeszcze, jaki będzie jej kręgosłup. To, że teraz nie ma Glika. Ja mam wrażenie, że każdy selekcjoner w ostatnich latach od Smudy już rezygnował na dzień dobry z Glika, że u mnie Glik nie będzie grał. Nigdy Glik. I później 23-letni Glik, on jest już stary. Słuchaj, głupia sprawa. Więc ja jeszcze absolutnie nie wykluczam, że Fernando Santos przeprosi się z Kamilem Glikiem, więc nie znamy jeszcze, jaki jest kręgosłup tej kadry, jak będą się tworzyć te grupy. I to rzeczywiście jest duże wyzwanie dla takiego psychologa jak Fernando Santos. A w ogóle mój kolega zadał pytanie temu czatowi GPT. Żona chce mnie zostawić, co mam zrobić? I podobno dostał, typowo testowo to zadał, tak? I dostał mnóstwo... Odetchnęliśmy wraz z widzami. Tak. Dostał podobno bardzo dużo takich porad, że to nie jest głupie. I być może Fernando Santos po prostu musi skorzystać z czata GPT. Słuchaj, prowadzę reprezentację Polski i czat GPT nie da mu skończyć tego pytania, już mu zacznie rozpisywać taktykę i tak dalej, więc nie bójmy się tych rozwiązań, nie bójmy się. Zadajmy pytanie czatowi GPT. Ja zapraszam czat. Zadajcie czatowi GPT pytania o konkretne problemy reprezentacji Polski. Być może on coś znajdzie. Naprawdę jestem ciekaw. A tam wyskakuje ci od razu link. Zalew Zegrzyński, domki. Banan. Domki, banan. Tak, wynajem banana na godzinę. Chat GPT zawyrokował, więc Fernando Santos musi się do tego zastosować. Jestem ciekawy, bo dochodzi też ten aspekt, że Fernando Santos nie jest Polakiem. Bo gdyby był Polakiem, no to mamy pewien zakres takich typowych sposobów na integrację, które są u nas. Czyli na przykład właśnie banan. Wspólna martyrologia. Rozdrapywanie ran. Cztery pancerni i pies. Taka sesja, odcinek po odcinku, pyk, 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 potem stawka większa niż życie. I no to... Wspólny smutek. Wspólne rozpamiętywanie straconych szans. Wspólne rozdrapywanie narodowych ran. To prawda, to są takie rzeczy bardzo łączące. I wszyscy tutaj je mamy. Santos się nadaje do rozdrapywania. Pamiętacie, jak byłem mistrzem Europy, ale was wtedy opędzlowaliśmy w tych karnych. Więc to by mógł rozdrapać. No ale zastanawiam się, w jaki sposób on na to zareaguje, bo pewnie nie wie, że jest coś takiego jak Zalew Zegrzyński. I to jest moja... Ale szybko się uczy. Trzeba mu przyznać. Być może Grek go to tam... To jest tak, że tak fatalnie reaguje na to wszystko. Myślę, że i tak całkiem lawiruje. Na tym bananie też się podskakuje, pamiętaj. Piana leci i tak dalej. To nie jest tak, że lecisz jak sternik, wiesz, jak na motorówce w filmie o mafii na początku lat 90., że ty lecisz i flamingi tylko lecą nad tobą, tak? Nie, tam są różne rzeczy, podskoki, niepodskoki. No i Santos też podskakuje, ale jeszcze nie spada. Nie spada absolutnie. Trzyma ster. Zdecydowanie. To są problemy takie... Społeczne. Relacyjne. Socjologiczne nawet bym powiedział. Natomiast są też problemy no bardziej przyziemne. Przyziemne. Personalia piłkarskie. Trochę reprezentacja Polski, to, wiesz, jak jest ta zabawka taka dla dzieci, że musisz włożyć trójkąt w trójkąt, nie? I to jest tak, że dostajesz reprezentacja Polski, to jakby Fernando Santos dostał tę zabawkę, tu trójkąt, tu koło, tu kwadrat, a dostajesz same, wiesz... Wielkie futrzane kulki. Same deltoidy. Dostajesz same deltoidy i próbujesz wpierniczyć w ten trójkąt, ale deltoid nie pasuje, no bo jest deltoidem. No tak to wygląda. Niestety. I tak to wygląda, jeśli chodzi o obsadę niektórych pozycji. Najbardziej wstrząsające dla mnie, jeśli chodzi o personalia, to było to, jak Mateusz Święcicki na swoim Twitterze przeprowadził analizę, gdzie jest 25-letni Krystian Bielik, a gdzie był 25-letni Grzegorz Krychowiak. Mhm. I wtedy tak sobie pomyślałem, kurde blade. Gdzie był? No Grzegorz Krychowiak właśnie strzał gola w finale Ligi Europy dla Sewilli. 25 lat miał dopiero, ale miał przyszłość wtedy. Będąc gwiazdą Ligi Hiszpańskiej. No, jednym z najlepszych piłkarzy w Europie wtedy. Tak postrzegano go i umieszczano go w 11 sezonu europejskich rozgrywek. I La Liga.
Tak. Sevilla zresztą chyba dwukrotnie wtedy, co, z tego co pamiętam, wygrała ten... Też jak Messiego... pogonił, tak, ślizgiem, nie? To był wtedy bohater narodowy. Pitbull. Grzesiula. Pitbull i Pirania. I to był Grzegorz Krychowiak właśnie w tamtym wieku. No i jest też Krystian Bielik w tym wieku. Nie jedzie raczej na finał żadnego z europejskich pucharów. Był w 11 tygodnia Championship chyba jakiś czas temu. Chyba po meczu z tym, z Dagenham and Redbridge. Tam jest dobry piłkarz w Dagenham and Redbridge. On się nazywa Townsend i Bielik, no może go nie zatrzymał, ale był blisko. Jest też na okładce, bo Grzegorz Krychowiak był też ikoną mody, no. Trzeba pamiętać. I czasami zdarzało się, że był na okładkach różnych periodyków. Krystian Bielik był na okładce przeglądu dentystycznego w Derby. Derby jest taki specjalny towarzystwo tych stomatologów wydaje i tam był Krystian Bielik bez stryba. No, trochę szkoda, bo pamiętajmy, że Bielik to nie jest historia zmarnowanego talentu, który po prostu obżerał się żelkami, że wracał i... I chlał! Zrobić karierę czy żreć żelki do rana, do świtu. Uj, karierę jeszcze zdążę zrobić, a żelki mogę zjeść teraz. Nie, miał bardzo poważne kontuzje, no i zatrzymały jego rozwój po prostu chyba dosyć ewidentnie, no i nie ma co, i tyle. Wciąż jest piłkarzem dobrym, jak na to ile miał kontuzji, to szacunek, że gra jak gra, no ale szacunkiem samym do osobistego wysiłku, no nie wygrywa się meczu reprezentacji. I to jest to, że nie jest Bielik tym Bielikiem, na jakiego oczekiwaliśmy. Strasznie, strasznie się boję, czy to nie będzie, czy nie będzie déjà vu, kiedy wróci Moder, że no gdyby nie kontuzje, a jeszcze jakby nie daj Boże coś, jakaś kolejna pauza musi być trafiła, to już w ogóle, no bo Bielik z przerwami jest tym, który gdyby był, to by było lepiej, od nie wiem, z 5 lat. To nie? Prawda, zawsze jest taka rola w polskiej piłce. Ktoś, kogo akurat nie ma, a kto by był, to by żarło. Teraz jest nim Moder, tak? Pamiętam wielokrotnie. I jeszcze tu najgorzej, że to sprzężone nazwiska w pewnym sensie. No Krychowiak, no jest stary. Tu, no poza tym, zobaczcie, no on już naprawdę nie dojeżdża. Nie potrafi. Ale mamy młodego, mamy taką świeżą krew. No tylko aktualnie się leczy, ale jak się wyleczy, to wam wszystkim zada bobu. No i no nie udało się tego tak zorganizować, że Krystian Bielik wraca i jest z peleryną. Jeśli chodzi o powrót Jakuba Modera, to jest jeden argument za tym, że jednak jemu się uda. Bo pamiętajmy, to jest aktualnie Batman tego Gotham. I jeśli mu nawet zawodnik ucieknie, to on ma takie strzałki, takie shurikeny. Takie, batarangi. Batarangi. Batarangi to są? Batarangi, no, tak. No to batarangiem rzuci i zatrzyma, tak? Więc wiesz, spokojnie. Tego nie miał, nie każdy Batman polskiego Gotham to miał, a na pewno ma to Jakub Moder. To jest dość smutne, że wiecznie musimy liczyć na takie rzeczy. Wiecznie na kogoś, kogo nie ma. A jeszcze smutniejsze jest to, że pamiętam moment, kiedy Moder się rozwalił i no, akurat to była kontuzja, którą miałem okazję leczyć u siebie. Mhm. No i wiem mniej więcej, jak to przebiega czasowo. Mam za sobą też rehabilitację po tym i liczyłem, że on w tym momencie już będzie z nami na murawie i będzie grał. Natomiast no, ten jego powrót się w nieprawdopodobny wręcz sposób przedłuża i no, zawsze jak sobie na to patrzę, że kurczę, miał być 6, 7, 8 miesięcy. Kiedy Moder miał wrócić właśnie? No po 7 miesiącach tak mniej więcej. Ile już go nie ma? 10? O Jezu. No dlatego to jest coś, faktycznie, że od razu się zapala taka lampka. On miał stracić, nie? Euro, ale to już, które... Ten mundial były miał stracić. Euro 2016 miał stracić. Ja pamiętam, że on miał stracić jakiś turniej, ale taki, co już się odbył. No, kurde, no, faktycznie. No ten turniej się odbył. Zdążyliśmy trenera zmienić. A tam nawet pamiętam dyskusję. Może zdąży jednak. Jakieś takie były światełka nadziei. A ten turniej już dawno temu minął. Obłożenie kolana łożyskiem. No i to jest coś, co budzi mój niepokój bardzo duży. Bo z Bielkiem było trochę podobnie. Tam nie była jedna przedłużająca się kontuzja, tylko liche zdrowie. O, tak bym to określił. Liche zdrowie, że nawet jak już się wykurował, no to chwilę pograł, potem znowu tu coś naciągnięte. No i to, no boję się. Czyli no. Konkretna praca dla Fernando Santosa, uleczyć Jakuba Modera, pojechać i adin, dwa, tri. Ja bym rozpisał taki na miejscu Fernando Santosa, wydaje mi się, że to jest praca dla niego, żeby zebrać tę listę artefaktów, czyli to końskie łożysko, którym obkładano kolano Sławomira Peszki. To jest tam na czasie, bo czytam jego autobiografię. Ten znachor, który Kamila Glika rozmasowywał, bark. Libora Pali. Moneta Libora Pali, to właściwie powinna być na szczycie tej listy i ten,
ta serbska, nie wiem czy pamiętasz, tak, ale tak, było była mówione, jakaś serbska znachorka, tam jeździli naprawdę najwięksi. Że do Belgradu lecą tutaj i że właśnie jakaś taka... A nie wiem, czy tam też nie było łożysko końskie, tak, wiesz? Że to... Tak mi się wydaje, że też coś mogło może, być. Może, możliwe, że to samo. Więc tu powinien sam sobie to wszystko wypisać. No i jeszcze metody Dragomira Okuki. A to rozbiegasz. Wcierki z pastą. Więc tak, podobno tak wspominali piłkarze Dragomira Okuki. Wcale tam nie było kilku kontuzji za Dragomira Okuki, które później ciągnęły się już za piłkarzami, no dla niektórych do końca kariery tak naprawdę. Więc który myślę, nie następował jakoś bardzo odległy. Nie następował już długo. Tomasz Łapiński bardzo serdecznie wspomina i Marek Citko również tę przygodę. Więc myślę, że słowo otuchy Dragomira Okuki również mogłoby być celne dla Kuby Madara. Jak dla mnie to jesteś do grania. Dawaj na sparring z Nowym Pazarem. Dawaj na ring. Ja ci zorganizuję. Dawaj na ring. No tak, tak. Zwłaszcza, że jak już będzie ta shortlista sklecona, to jest jeszcze szereg innych leczących się aktualnie. Z Bereszyńskim, Piątkowskim. Ale chyba przechodzimy do kolejnej pracy Fernando Santosa powoli, tak? Masz tam listę? Mam wybór stopera. To przetniemy, bo musi. Tak. Dobrze. Tak to jest z tą reprezentacją właśnie. Czy to teraz deltoidy omawiamy? Tak. Gdzie najtrudniej będzie, bo na razie próbuje po prostu Fernando Santos, bierze ten deltoid, wspaniały znak. Myślę, że wszyscy mamy ulubiony kształt deltoid i próbuje go wcisnąć, tak? Za chwilę być może uzna, że jednak potrzebny jest kozik i trochę trzeba wyrzeźbić. Gdzie najtrudniej będzie? No, a gdzie nie będzie? Gdzie to są dociągnięcia? Szukam cały czas, żeby tutaj zapuścić. Tylko parę sekund można, nie? Chyba tak, chyba dobra. Tak. To jest MacGyver Theme Song, jeśli ktoś się zastanawiał. MacGyver słynął z tego, że deltoidy wkładał. Gdzie popalnie? Naprawdę, jakakolwiek dziura on tam deltoid. Ten królewski, ten szlachetny kształt deltoidu, no używał go jak linii prostej. Jego firmowy ruch, jak byli ci złoczyńcy. I tam Steven Seagal ma zawsze firmowy ruch, łamanie kija do bilarda na głowach złoczyńców. MacGyver wkładał deltoid w nos, tak i deltoid zapychał i ci. Brzydził się bronią, ale no co to za... Co za brzydzenie się bronią, jak zawsze masz pod ręką niebezpieczny deltoid. To prawda. Więc musisz obejrzeć też i polecam też widzom film Roadhouse. Tam Patrick Swayze, co scena wrzuca kogoś na stolik barowy i ten stolik barowy się przewraca. Ja albo się łamie. To jest po prostu, wiesz, czasami wiesz, jest bójka na przykład w środku zoo, tak? Nigdzie nie ma tego stolika barowego, więc Patrick Swayze łapie gościa, ciągnie go przez 5 kilometrów, stoi z tym typem na pasach. Dziękuję, że ktoś przepuścił. Rzuca go na stolik barowy w jakiejś spelunie. To jest piękny film i naprawdę pokazuje, jak Patrick Swayze był wspaniały. No ale tak samo musi rzucić na lewą obronę Fernando Santos kogoś, jak Patrick Swayze złoczyńcę na stolik barowy. To naprawdę bardzo ciekawe, ale muszę ci jeszcze powiedzieć o tym, że uwielbiam, jak oczywiście jest sekwencja, że idzie ten złoczyńca i wyjmuje nóż. I się tak uśmiecha, ha, mam nóż. A Seagal tak tylko mierzy go wzrokiem i fru, 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 fru i mu ten nóż pakuje w dziąsło. To są piękne, naprawdę. Ale to jest też piękne faktycznie w filmach ze Stevenem Seagalem, że właśnie jest, wiesz, walka podwodna, tak? Płynie Steven Seagal i wyskakuje rekin, nie? Co zrobić? Rekin ma nóż, co gorsza. Ale na szczęście na środku oceanu Patrick Swayze wyciąga z nogawki kij bilardowy. Fo, fo, fo. Uwielbiam. Tak trzeba żyć. Uwielbiam te filmy. Najciekawsze, będę to powtarzał, wiem, że już to mówiłem wiele razy, ale że możesz przełączać w dowolnym momencie tych filmów na inny film z tym samym aktorem i ciągłość fabuły jest zachowana, nie? Włoski mściciel mści się na statku, przełączasz, a tu już wyszedł ze statku i mści się na ulicach Nowego Jorku. A powiem ci, kiedyś, ostatnia dygresja, kiedyś oglądałem na jedynce najbardziej absurdalny film sensacyjny w moim życiu, ale nie pamiętam tytułu, ale tam działy się rzeczy niesamowite, jeśli chodzi o tego głównego bohatera. Na przykład wchodzą złoczyńcy do pokoju i wiesz, i oni wiedzą, że tam jest ten dobry, tak? I patrzą, jest zasłonka i buty pod zasłonką. A, to pewnie tam jest. Odsłaniają, a tam zostawione samo buty. I on ich atakuje z kara. Mówię, Boże, jakie to jest piękne. Ale nie pamiętam tego filmu. Ale dobra, muszę kiedyś tego użyć. Z tą zasłonką jest naprawdę, tak jest, naprawdę tak jest. Eleganckie. No to są takie różne sztuczki, które musi zastosować Fernando Santos, by zamaskować nasze braki. Tak, jestem w stanie sobie to wyobrazić. Wiesz, to Mołdawia robi atak, a tam stoją buty na środku obrony. Tak, I zasłonka. I zasłonka. Tak. O, ciekawe. Chyba nie przejdziemy środkiem. Cofnę piłkę gdzieś do tyłu. Albo zagram na skrzydło, bo tutaj są buty za zasłonką.
Przecież to może być Kamil Glik. A jak to będzie trzeba prawym skrzydłem. Nie? Tu ktoś stoi za tą zasłonką, to nie możemy, nie przedrzemy się. To jest polski stoper. To jest bardzo niebezpieczna bestia. Wcale nie pod ochroną. Tak właśnie wygląda nasza sytuacja na środku obrony. Jakie są problemy? Problem jest taki, że mamy zawodników albo zdrowych, albo wysokiej jakości piłkarskiej, albo grających regularnie. No. I to wszystko. A chciałoby się mieć zdrowych, grających regularnie o wysokiej jakości piłkarskiej. Ale tacy są, jak wiadomo, tylko we Francji. A u nas nie ma. Więc Fernando Santos stoi przed wyborami, różnymi wyborami. Ja na przykład byłem zdumiony, że Bartosz Salomon otrzymał szansę. Serio? Tak, byłem zdumiony, bo wydawało mi się, że łącząc trochę wypowiedzi z tym, że w Ekstraklasie najbardziej zaimponowały mi stadiony i kibice. No to nie spodziewasz się, że Bartosz Salomon jest stadionem albo kibicem. Ale słusznie zauważył Szymon Janczyk, że traktowanie Bartka Salomona jako ekstraklasowicza jest trochę niesprawiedliwe, bo to jest gościu, który grał w Serie A, gościu, który długie lata grał we Włoszech, gościu, który prezentuje poziom w europejskich pucharach. Więc to nie jest tak, że wyciągnąłeś teraz, wiesz, Jarosława Krzyżanowskiego z Zagłębia Lomit, bo myślisz... Pewnie zastanawiacie się, co robię w tym miejscu. Jarosław Krzyżanowski też się zastanawia. No, dokładnie tak. No to nie jest tak. Bartek Salomon to jest taki nieustający gdzieś tam. No może Bartek Salomon, tak? I właśnie wtedy jakiś uraz, wtedy jakiś spadek, wtedy jakieś niegranie w Milanie i tak to się ciągnęło. Ale Bartek Salomon miał już momenty w kadrze. Czyli sugerujesz, że jest jeszcze przyszłość dla Krystiana Bielika, który powraca do Lechii Gdańsk i dostaje z Lechii Gdańsk powołanie. Jak wracasz do Lechii Gdańsk, to już jest naprawdę trudno uznać to jakąś trampolinę. Ale pamiętam taki moment Bartka Salomona, kiedy chyba Pazdan zagrał bardzo słaby sparing. Nie wiem, czy to nawet nie było przed Euro. Kiedyś się zastanawiano, czy jednak Bartek Salomon nie powinien być pierwszym wyborem. Nie jestem pewny, czy to było wtedy. Ale pamiętam takie zgrupowanie. Kiedy Pazdana kwestionowano, Pazdana, który był jeszcze przed oczywiście swoim złotym momentem, a Salomona stawiano jako gościa, który może go zastąpić. Także Salomon jest od lat gdzieś w tej kadrze, na jej rubieżach. Właśnie dosyć interesujące jest to w sumie, co powiedziałeś, bo jak teraz sobie nad tym przysiadłem przez sekundę, to my mamy dosyć długi taki ogon takich wyborów, które gdzieś tam są na horyzoncie i kto wie, czy któregoś dnia nie zostaną po prostu wyciągnięte. Tak jak Bartosz Salomon został wyciągnięty, no bo przecież jest i Dawidowicz, jest Bochniewicz, pamiętasz takie nazwiska? Są takie nazwiska, jest Wieteska, Walukiewicz. Jędrzejczyk. Jest Jędrzejczyk oczywiście. Mamy bardzo dużo deserów. Nie mamy zupy i drugiego dania, ale mamy jakieś takie desery, przekąski, głównie słone, takie suche, ale są. Natomiast problem polega na tym, że nie mamy absolutnie tych podstawowych zawodników i to mnie trochę boli. Nawet bym powiedział, jakoś to trzeba po prostu poukładać. No rzeczywiście te personalia widać było, jak nawet z meczu na mecz Fernando Santos szuka. No i się nie spodziewał raczej, że nawet fachowiec z tej klasy z takim CV już od pierwszego meczu będzie znał wszystko. Tak. Wystawienie na skrzydle Szymańskiego to jest błąd, który popełniał chyba już Jerzy Brzęczek i bardzo mocno mu to wypominano, że gdzie dziesiątkę na skrzydle? Ty polski trenerze, ty. A tu przyjechał pan Fernando Santos i robi to sam. Więc wiesz, no rzeczywiście, no musi się nauczyć. Była próba z Kiwiorem na lewej obronie. Bardzo dobre podanie Wout, które wspominam bardzo rzewnie. Była próba, było kilka prób. Po prostu z tym zostańmy. I no nie wszystkie te taktyczne próby były po prostu udane. I rzeczywiście te personalia. Niewiele mamy takich pewników, prawda? Mamy, teraz Salomon błysnął, tak? Ale czy to jest już zawodnik taki, wiesz, na pewniaczka, tak? Zwłaszcza na, właśnie... Świderskim, czy na pewno teraz Świderskim będziesz grał w każdym meczu, również przeciwko mocnym rywalom? Tu, jeśli chodzi o personalia, to naprawdę jesteśmy w dość dużej mgle. Ale to taka też grupa, gdzie można być we mgle, gdzie warto być we mgle, gdzie warto szukać, gdzie nikt się nie spodziewał chyba, że tak szybko będzie już jakiś kręgosłup, więc... Nie postrzegam też tego, Kuba, jako takiej, wiesz, samych znaków zapytania. Raczej to są znaki zapytania, ale już z jakimś kierunkiem odpowiedzi, z jakąś myślą nad odpowiedzią, tak? Brzmi to trochę jak Małgorzata Mańka-Szulik szukająca pozytywu w Górniku Zabrze, ale w takiej jesteśmy sytuacji. Masz sytuację na stoperach. Jest trudno, ale jest Bartek Salomon. Czy wiesz już, że on jest odpowiedzią na problemy Polski na stoperze? Nie wiesz tego, ale może nią być. I takich pół odpowiedzi już troszeczkę masz, więc wiesz. To jest opór interesujący w ogóle, bo wydaje mi się, że jest pokusa, sam się nie potrafię jej oprzeć, żeby wysnuć jakieś daleko idące wnioski na podstawie po pierwsze dwóch meczów, a nawet może jednego meczu z Albanią,
A po drugie, na podstawie jednego pojedynczego zawodnika, bo patrzyłem sobie na Salomona, na to, w jaki sposób zachowuje się na boisku, nie tylko jeśli chodzi o piłkę, ale rozmawialiśmy o tym też szerzej, że jeśli chodzi o jego rolę lidera defensywy, bo w taką wskoczył i to on raczej dyrygował zawodnikami z Premier League, a nie odwrotnie. I pomyślałem sobie, że być może trzeba wysnuć tutaj taki ogólny wniosek i zapisać to gdzieś, nie wiem, w karcie praw reprezentanta, bo generalnie jestem zwolennikiem jak najszerszego regulowania wszystkiego. Liczba oddechów na dzień i tak dalej. Tak właśnie cię kojarzę, absolutnie. Więc tutaj też należałoby to uregulować, że jak jesteś w formie, znaczy w formie, no grasz regularnie w klubie, już zmierzyłeś się z urazami, masz je za sobą przez jakiś czas, jesteś w drużynie, która wygrywa, to jesteś bardziej wartościowy niż ten, co jest być może lepszym piłkarzem, ale siedzi na trybunach. I zapisujesz to, regulujesz i tyle. No ale potem sobie pomyślałem, że to chyba jest słabo wyciągać wniosek na podstawie 90 minut Bartosza Salomona. Na przykład w odniesieniu, nie wiem, do skrzydłowych. I do wielu sytuacji z przeszłości. Na przykład Kuby Błaszczykowskiego przed Euro 2016, gdzie nie powinien pojechać, jeśli kierowalibyśmy się tym czynnikiem, prawda? No właśnie, i to jest o tyle problematyczne, że patrzyłem na tego Salomona, mówię, kurde, to moim zdaniem Skóraś też powinien grać od pierwszej minuty. Bo okej, być może są skrzydłowi, którzy mają wyższą jakość piłkarską jako całokształt, ale on jest w gazie, on gra w drużynie, która wygrywa, on wchodzi, jest pewny siebie, od razu uderza w dryblingi i widać po nim, że dobrze się czuje na murawie, a nie patrzy, kurczę, pamiętam, kiedyś robiłem już to, ale to było bardzo dawno temu, bo w klubie... Co to jest zwycięstwo? Zajmuje się rozlewaniem napojów do takich małych plastikowych kubeczków. Więc tutaj, gdzie jestem na murawie, jestem pozbawiony tych plastikowych kubeczków, czuję się nieswojo. Tak jak na przykład Jakub Kiwior. Więc jest ta pokusa wysnuwania ogólnych wniosków, ale to droga donikąd, bo nie da się tego jeden do jednego przełożyć. Również z uwagi na to, że to była Albania. I również z uwagi na to, że to była Albania, której i tak Bartosz Salomon stworzył jedną bardzo... Ja się też zastanawiam jak zwykle, o ile narracja by nam się zmieniła, gdyby ta bramka po kontrze zaczętej przez lewego by wpadła. Pan Silvinio mówił, że jego zdaniem sprawiedliwy byłby remis. No. Ja aż tak daleko bym nie poszedł, ale no, jakby nie śmierdziało 2-0. Wyższym wynikiem, jakimś rozbiciem Albanii. No ale to już są jak wiesz, rozmawiajmy o tym, co się zdarzyło, a nie o tym, co się mogło zdarzyć, bo i tak w polskiej piłce jest za duża dyskusja o tym, co się mogło zdarzyć, a nie co się zdarzyło. A patrz, a gdyby był model? Nie no, gdyby był Moder, to wiesz, to bylibyśmy już w finałach po tych dwóch meczach. Także już mielibyśmy taką przewagę punktową, że nie byłoby sensu już grać później. Wystawialibyśmy po prostu rezerwy KKS-u Kalisz i to w niepełnym składzie. Mogłoby się tak zdarzyć. KKK, przepraszam, Kalisz. KKK Kalisz. Motor chyba przegrał mecz w końcu. I to w Olsztynie. Olsztyn jest bardzo potężnym klubem, któremu kibicujemy. I trener Stomilu powiedział na konferencji, że ja też mógłbym narzekać, że Mosir nie zawsze odśnieża. Ale nie, my nie sramy we własne gniazdo. No, nie powiedział tak dosłownie, ale na takich zasadach, że ja jako trener mam pewne wyzwania i się z nimi mierzę. I potem to przynosi efekty. Wygrywam na murawie. Więc były shots fired w kierunku... Bardzo dobrze. Dlaczego nie? Dlaczego nie? W kierunku pana Gonzalo. Oczywiście. Doceniamy Stomil. Olsztyn, fajna organizacja. Tak, to prawda. Natomiast wracając do reprezentacji, no to jeśli chodzi o obronę, cyrk jest o tyle duży, że no wydaje się, że wróci Bartosz Bereszyński, no to ma miejsce, no bo jest, bo już... No jak, no ale jest kasz, jakby co. Ale chodzi mi o lewą obronę. A lewą obronę? No, o lewą obronę mi chodzi. Bo wydawało mi się, że po ostatnich występach, również na dużych turniejach, Bartosz Bereszyński... został podstawowym. Masz rację. Lewym obrońcą. Ale Karbownik się rozwija, jest puchacz pana Tianek. No nie. Lewa obrona. Dlaczego zawsze chcesz rozmawiać o lewej obronie ze mną? Wiesz, że to jest temat. Trudny temat. Ech, zaraz, gdybym miał tu szklankę, to bym ją przewrócił. Nie pytaj lewa nigdy obrona. Kobiety o wiek, chorwackich sędziów, co robili w latach 90. i Polaka o lewą obronę jego drużyny narodowej. Dokładnie tak. Ale do czego chcę nawiązać? Bo długo tak sądziłem, bo nie wiem, kurde. Bereszyński zdrowy, no to wchodzi. No przecież pamiętam jak grał na lewej obronie. Już się otrzaskał trochę, doświadczenie ma. Jest w mocnym klubie, wchodzi i gra. Ale teraz sobie tak myślę, że Bartosz Bereszyński w Neapolu jest no takim elementem, który nie jest pierwszym wyborem szkoleniowca. No i się zastanawiam, czy... Ale tam chyba Sampa to spada z Rigi, tak? Więc też byśmy narzekali, że no szkoda, że nie gra w drużynie lepszej. Mógłby grać na przykład w Napoli, jakby grał, to było dobrze. Nawet mniej, ale w mocnym klubie, bo pozna tę kulturę zwyciężania, a nie tylko porażki. Oczywiście. Jak on ma wygrać, jak on tylko przegrywa, więc jak zawsze możemy dorobić narrację do wszystkiego. Tak, ale się zastanawiam, bo z drugiej strony, i to już jest kolejne potwierdzenie tego, żeby nie wysnuwać ogólnych wniosków, Karbownik
regularnie gra, no, no dobrze gra, w formie, elegancko. Druga Bundesliga. No ale, ale gra regularnie. No, no i teraz sobie myślę, staram się wcielić w rolę Fernando Santosa, że mam do wyboru konkretnie Bartosz Bereszyński, który nie gra totalnie, ale w Napoli. I pamiętam, jak on występował w reprezentacji. Albo Karbownik, który regularnie gra, gra dobrze, ma, zbiera dobre opinie, recenzje. Chyba piłkarz rundy jesiennej w ogóle. Ale w słabszym klubie. Tylko przy Karbowniku, Kuba, jedna rzecz. Nie wiem, czy wiesz, ale to jest środkowy pomocnik. Ach, kurde. Wyleciało mi z głowy. Wyleciało mi z głowy. Bo, ale wiesz dlaczego? Bo Mariusz Piekarski ostatnio coś ciszej jest. Ciszej? Coś ciszej. Rzadziej występuje. No dobrze, dla Mariusza Piekarskiego najprawdopodobniej. I jego klientów. Zdecydowanie. Więc na lewej obronie też jest znak zapytania. Na prawej obronie nie ma znaku zapytania. Jedyny znak zapytania, jaki jest na prawej obronie... No chyba, że Matikasz dalej będzie symulował. No właśnie. To czy Kasz chce naciągnąć NFZ? Kto ma rację? I wychodzi o rzecznik NFZ. Nie, moim zdaniem spokojnie mógłby grać. Mógłby grać. Matikasz, te symulki, och, to weź wściekły jestem. Dużo mi się zebrało historii tego typu, jeśli chodzi o orzecznictwo NFZ, bo no, jeden z moich kolegów miał, ma pół nogi, Daniel Gołda-Tworski, mam zresztą jego koszulkę, ale też robiłem swego czasu i czytałem wywiady z amfutbolistami, że naprawdę są orzecznicy, którzy wierzą w siłę regeneracji kończyn na przykład. Mm-hmm. No, może odrośnie, nie wiadomo. Musi pan przyjść też za rok i wtedy sprawdzić. Znaczy, pamiętajmy, że wszyscy pochodzimy od stworzenia, które wypełzło z wody. Gdzieś po drodze były, być może wszyscy pochodzimy więc od gadów tak naprawdę. Jaszczurkom odrastają ogony, więc ja nie chciałbym od razu z góry krytykować tej polityki niektórych orzeczników NFZ-cie. Z tym, jak nie sprawdzisz, to się nie dowiesz, więc wiesz, może odrośnie. Wiele razy nie odrastała noga, ale kto tam cię wie, tak? Nigdy nie wiadomo. Więc nie wiadomo. Orzecznicy NFZ... Nie bądźmy tacy krytyczni. Tak, nie odważę się z góry skreślać tych orzeczników NFZ, którzy wierzą, że być może odrosną mięśnie, które są na przykład usunięte. Natomiast u Kasza no, problem jest szerszy. Bo odkąd został Polakiem, gra słabiej po prostu. To raz. Ciekawe, czy można powiązać te dwa fakty. Nie, no wiadomo, nie róbmy tego. Natomiast trzeba przyznać, że Matikasz tak bardzo polszczaje, że już bardziej nie może. Matikasz taki uśmiechnięty, sympatyczny, to imprezka i tak dalej. Potem po roku bycia Polakiem już też tak smutno. Kurde, ta inflacja, naprawdę. Nie no, ciężko jest. Nawet na to zwyczajowe, typowe pytanie, how are you? Wszyscy, I'm fine. Matikasz, weak. Natomiast teraz jeszcze doszła ta afera z Tomaszem Hajtą. No. Chcemy do tego przechodzić powoli? Bo no to właśnie... osobny segment, czy nie chcesz o tym specjalnie rozmawiać? Jak to jest? No nie wiem, czy chcesz rozwijać temat Tomasza Hajty jako rzecznika NFZ? Czy no tylko wspomnimy o tym teraz? Może wspomnijmy po prostu. Wspomnijmy o tym teraz. Drogi Tomaszu Hajto. No zrób, wygłoś do kamery, tak. Dziękuję, że przeprosiłeś. Słowo przepraszam jest naprawdę wielkie. Nie no, oburzające to było, co zrobił Tomasz Hajto. Oburzające też było, że trochę to w to zabrnął. Podoba mi się, jak do Szymona Jadczaka, a ty się na piłce znasz. Nie pamiętam już, jak to ujął. Ale coś, że się nie zna bardzo. Wszystkich zdążył oczywiście poblokować już wcześniej na Twitterze. Czyli no, to są przeprosiny, bo generalnie mogła paść refleksja u pana Tomka tuż po programie, że być może jednak jego sokole oko z trybuny mogło nie wypatrzeć, czy to była symulka, czy to był jednak poważny uraz. Jeśli by to padło w odpowiedzi... Znowu dochodzimy, Kuba, do timingu przeprosin. Kiedyś, jak już napiszesz książkę na temat prawidłowego przepraszania, to osobny rozdział będzie o timingu. Że przeprosiny, tak, to jest zawsze as caro, ale dlaczego to jest as caro, a nie zawsze as pik? Dlatego, że jest jeszcze timing. I jeśli... Prawie cały tydzień wojujesz z całym światem, że bo ja wiem lepiej, bo ja grałem w piłkę, ja grałem w szalkę, a na koniec jak już sam piłkarz, jak już po prostu piłkarz ci macha, co mi pokazał NFZ? To jest moja ucięta noga. No to jest moja ucięta noga, ja ją trzymam. No to głupio wyszło, no sorry. Sorry, ziom. To po prostu nie ma już takiej siły oddziaływania. Natomiast jako ludzie, którzy są absolutnymi fanatykami, ultrasami przeprosin, nie możemy nie docenić, że jednak to słowo padło, bo to nie jest takie oczywiste w polskiej piłce, że to słowo pada. Tak, to jest raz. A dwa, że ja po Tomaszu Hajcie akurat się nie spodziewałem przeprosin. Tak? Tak, bo wydaje mi się, że on lubi sobie zabrnąć. Nie wiem, czy pamiętasz tę jego słynną wypowiedź, że no bo ty mówisz z głowy, z telefonu, a ja mówię z głowy. To było o tych barażach? Albo o barażach, albo jakimś składzie i tak dalej. No, z taką pretensją, że jak mogłeś zdemaskować moje kłamstwo, które powiedziałem z głowy? Z telefonem to każdy głupi mówi, a ja z głowy mówię, pierdoły. No, ja myślę, że już Tomasz Hajto jest na tyle tematem
Passe. Trochę znęcanie się nad tym, co powiedział Tomasz Hajta. Nie, natomiast... Wiem, że to jest nośne, bo widziałem to też po Twitterze. A, no, to jak napisałeś? Jak napisałeś? No, napisałem, że miał już problemy z kaszem, tak? I widać, że Tomasz Hajta jest osobą ogólnopolskiej rozpoznawalności. A ja chyba nie chcę nam się osobnego segmentu poświęcać rzeczom, które powiedział Tomasz Hajt. No to zrobimy 5-godzinny program, po prostu. Zaskoczył mnie, przepraszam, i to chciałem, żeby wybrzmiał, bo to było bardzo pozytywne zaskoczenie, bo wydawało mi się, że już będzie brnął. Że co tych, czy mają tych lekarzy w Anglii? O, my, tak my graliśmy ze ścięgnami, ścięgna nam nosem wychodziły. Tak byliśmy zmęczeni i tak nas kosili. No kurczę, chciałbym, żeby brnął. Brnący Tomasz Hajt. To bym docenię. Ja byłem w Anglii. Tam na wszystko paracetamol wypisałem. Tak. Na wszystko paracetamol wypisałem. To pewnie jemu też wypisali paracetamol i sobie zdurał kontuzję. Tak. Natomiast wziął, przeprosił i to nie były przeprosiny tak, przepraszam tych, którzy poczuli się urażeni, czyli na przykład być może ty, bo to o tobie mówiłem. Tylko normalnie, przepraszam, pyk, idziemy dalej. Idziemy tak dalej. Tak jest. No dobra. Już nie znęcajmy się nad Tomaszem Hajt. Tak, to prawda. Chciałem też. Cię jeszcze, nie wiem czy masz jakiś temat jeszcze, ale jeśli chodzi o reprezentację, chciałem cię zapytać, jak ci się podobała gra El Pistolero na tym zgrupowaniu? Pio. Kurde to blade. Krzysztof Piątek. Kurde czy już blade. Jest w hierarchii polskiego futbolu za Łukaszem Piątkiem? Czy jeszcze nie? No i zawsze groźny Karol Piątek. Nie, no szkoda, no. Liczyłem, że tę Cieszynkę kiedyś jeszcze zobaczę, Jest chyba w reklamie Orlenu. Bardzo tam, w ogóle Piątek tam główną rolę, więc wiesz, to wciąż pokazuje wiele. Ja sprawdzę sobie na szybko, drogi Jakubie, statystyki Krzysztofa Piątka, a ty możesz w tym czasie powiedzieć, jak ci się podobało. No jak oceniasz jego sytuację, jego walkę? Pamiętam jak taki moment reprezentacji, kiedy wydawało się, że mamy 10 napastników, bo tam Wilczek strzelał, w Brąd był jakieś chore liczby, był w gazie Kownacki. No tak. A w tym momencie już chyba to powoli się kończy. No jestem ciekawy, i to jest kolejna praca jakby dla Fernando Santosa do odrobienia i do wykonania, czy faktycznie Karol Świderski zostanie teraz takim betonowym już towarzyszem Roberta Lewandowskiego w grze, jeśli chodzi o reprezentację Polski, bo widzę, że sporo osób się tego domaga i ja chyba sam skłaniam się ku temu, że faktycznie nie do końca nas stać na to, żeby nie wykorzystywać Karola Świderskiego. No po prostu zależy też od ustawienia, od meczu. Ja się zastanawiam na przykład, czy na Niemcy wychodzisz na dwóch napastników, tak? I tym podobne kwestie, ale absolutnie jestem w drużynie Karola Świderskiego i tego, żeby sprawdzać jego możliwości. Już mam, Jakubie, statystyki Krzysztofa Piątka z tego sezonu. No to strzelaj. Ile ma Krzysztof Piątek bramek w tym sezonie Serie A? No bo jak się domyślasz, w Hercie nie za dużo. Dwie. Trzy. Ajajajaj. A dwie asysty. I teraz są ciekawe takie konkretne, bo tam wiesz, nie wiem czy pamiętasz, ale on całkiem nieźle wszedł, bramka z Juventusem, tak, później jakieś coś tam. U Solzy rozkwita. Ostatni gol padł w listopadzie, na początku listopada, ale była asysta w styczniu w przegranym meczu 2-8 z Atalantą. Myślę, że to była cenna asysta, bo są asysty i asysty, nie? Ważne, żeby to była taka asysta przy takiej absolutnie kluczowej bramce. Myślę, że trafienie w meczu, który przegrywasz 8-2, to ma rzeczywiście wagę, że jednak nie przegrywasz tego 8-1. Sytuacja Krzysztofa Piątka, ja tak zaryzykuję, Kuba, że ta kariera nie potoczyła się tak, jak niektórzy się spodziewali i być może osoby, które twierdziły, wyciągając również te matematyczne wykresy, że być może to nie jest tak, że Piątek jest taki dobry, tylko tak się jakoś to potoczyło dosyć dziwacznie i być może Krzysztof Piątek jest, Kuba, filozofowie przez całe wieki szukali takiego dowodu na istnienie Boga, tak? Całe życia poświęcali temu. Niektórym się udało, ale i tak nikt o tym nie wie, tak? I tak niestety nie były to jakieś dowody na TRV, ale Krzysztof Piątek, cała jego kariera, jego czas w Milanie i w Sampdorii, jak nałożysz to na XG, jest dowodem na istnienie futbolowych bogów. No. Na ich poczucie humoru, bo to nie da się, to nie mógł być los, ślepy los. Przy czym najbardziej jakby ujmujące dla mnie jest to, jak teraz, no może poczucie satysfakcji to jest złe słowo, bo jednak cały czas chodzi o reprezentanta Polski, ale znam i śledziłem wiele osób, które bardzo tak
wystawiając na szwank swoją reputację, walczyły o to, żeby przekonać cały świat. Słuchajcie, ludzie, on nie jest taki dobry. Spójrz, ja tu mam modele, ja tu mam szkiełko, ja tu mam wszystko. Spójrzcie, on nie jest taki dobry. A ludzie wtedy pio, 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 pio. Ale widzę, taki Michał Zachodny i taki Jacek Staszak, nie? Andrzej Gołołysek. Andrzej Gołołysek. XG pokazane. On musi się zatrzymać. A w tym momencie, wiesz. Naród. A w tym momencie ten Włoch. Pio, pio, pio. Wszyscy podają sobie dalej, zamiast wykresji XG, to tego Włocha, który skandował bardzo mocno pio, pio, pio. I to dosyć długo trwało, bo teraz zwykło się mówić o tym, że na jednej dobrej rundzie w Milanie, ale no przecież jakoś... Nie, no jeszcze Sampa była. No właśnie, jakoś do tego Milanu trafił, więc... a już wtedy bywało tak, właśnie jakby się cofnąć jeszcze bardziej. Nawet do czasów Krakowi to niektórzy kwestionowali, że Piątek, no to nie jest zawodnik. Tak czuli się tak nieswojo. No dlaczego? On szedł ze strefy spadkowej. W sensie z grupy spadkowej do Włoch. Do Ligi Włoch chyba sobie tam nie poradzi. No a tu pu, 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 Milan, pio, 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 jeszcze. O, wiesz co to pokazuje? Jaka jest magia gry w wielkim klubie? Bo to, że strzelał akurat w Milanie, który nawet nie był wtedy jakiś fenomenalny, tak? To nie był Milan grając, ale to był Milan. I wszystko, co się działo w Milanie, to, że on tam strzelał, to było podkręcane do granic możliwości. Raz, że przez włoską prasę, przez La Gazzetta, jest gdzieś taki artykuł. Czy Piątek to jest trochę Cruyff, Ronaldo, Zamorano? No naprawdę, naprawdę. Gdzieś jakiś artykuł, który pokazał Piątka, zestawił w zasadzie ze wszystkimi. Tam Michaela Jordana tylko brakowało i Wayne'a Gretzkiego. I że Piątek trochę ma coś z nich wszystkich, nie? Że to jest jednak gra w wielkim klubie. To raz, że zapada w pamięć. I dwa, że jeśli tam ci się coś uda, to zostanie podkręcone do niewyobrażalnych rozmiarów. A chyba wszystko pierdyknęło w momencie, kiedy buńczucznie zmienił sobie numer na przeklętą dziewiątkę w Milanie. Tak? Bo coś tak mi jak przez mgłę się kojarzy, że wtedy się zaczął zjazd w Milanie, no a potem było jeszcze moment, kiedy możesz się uczyć przy Ibrahimowiciu, a kto wie, może się okaże, że to nie jest zła droga uczyć się przy Ibrahimowiciu. Kto wie, może Milan nawet zostanie kiedyś mistrzem. A możesz iść budować projekt z Jurgenem Klinsmannem w Hercie. Big City Club. To jest Hertha Berlin. No ale spójrz na Jurgena Klinsmanna, Kuba. Czy nie chciałbyś budować jakiegoś projektu z Jurgenem Klinsmannem? Spójrz te szczere, zaangażowane oczy profesjonalisty i kogoś, z kim chcesz. Wdzieje się go przewrotkę w Tottenhamie z lat 90. Chcesz z nim budować projekt. Znaczy, najbardziej to jest ujmujące, że jak, bo pamiętam, że wtedy dosyć intensywnie się jeszcze tym wszystkim interesowaliśmy i śledziliśmy, że to miało ręce i nogi, że zamieniasz Milan, który jest trochę przykurzony, gdzie jeszcze w dodatku on prawdopodobnie byłby tylko dublerem, zamienia na Hertę. I jeszcze w dodatku transfer jest tak wysoki, że oni są zmuszeni budować wokół niego. Mhm. A w dodatku jest tam naprawdę duże parcie, żeby być tym Big City Club. Żeby Berlin też wreszcie dostał trochę tej wielkiej piłki, takiej jaka jest w Londynie, w Madrycie, w wielu innych stolicach europejskich państw. No i dupa zbita. Milan po odejściu Piątka, Leao rośnie przy Ibrahimowiczu. Ibrahimowicz okazuje się, że przeżywa 40. młodość. Wznosi całą organizację na szczyty. Scudetto. Niesamowite osiągnięcia. No a Hertha Berlin. Hertha jest klubem, który co prawda walczy o utrzymanie w Bundeslidze, ale patrzy w kierunku finału Ligi Mistrzów. Na szczęście są kluby w Berlinie, tak jak Union, który nie ma zupełnie żadnych tych nakładów, które miał. I nie kupił też Krzysztofa Piątka, ale spokojnie zmierza sobie do tego, żeby być Big City Club. Do gabloty polskiej piłki, wypożyczenie Krzysztofa Piątka do Tottenhamu pod chyba w okazji w przypadku kontuzji Harry'ego Kane'a. Tak, tak, to zdecydowanie. Ciekawe. Ale by było. Co, tniemy chyba? Tak, chyba tak. Przechodzimy już do dalszych tematów? Chyba możemy. Koniec reprezentacji, do widzenia. Tak. Z tymi meczami to tylko problem. Jest. Jest mecz ruchu. Chodzisz? Mówiliśmy o nim, że się, no, że się nie da. Się nie da nic zrobić, nic się nie da. Się nie da zrobić. Natomiast jest człowiek, który nie wie, że się nie da. I to się szanuje bardzo, jeśli chodzi o polską piłkę, a nie tylko. O życie po prostu. Często się mówi właśnie, że się nie dało, dopóki nie przyszedł ktoś, kto nie wiedział, że się nie da. I to po prostu zrobił. Więc dla Stadionu Śląskiego, tym człowiekiem, który nie wiedział, że się nie da, jest znany ze swojej pasji futbolowej Mateusz Morawiecki. Premier Mateusz Morawiecki. Premier Mateusz Morawiecki, który wchodzi na Twittera i mówi tak.
mecz pierwszej ligi pomiędzy Ruchem Chorzów a Wisłą Kraków może jeszcze się odbyć na Stadionie Śląskim. Stadion Śląski i tu już jest dobre, bo pierwsze ważne, żeby tak rzucić jakimś takim naprawdę mięsem na początek. Może się odbyć, mam przełomowe wieści. A potem już zaczynasz rozgrywać pewne swoje rzeczy. Stadion Śląski, którego właścicielem jest marszałek Chełstowski, nie był w stanie zabezpieczyć obiektu. Strony nie doszły do porozumienia, dlatego wzywam marszałka, aby nie blokował działań państwa. Jesteśmy w stanie ubezpieczyć odpowiedni element na stadionie. Możemy mieć na Śląsku piłkarskie święto. No i co? Wszystkim zrzedły miny. Fajnie, że znaczy w ogóle nie trąci takim czymś, że myślę, że Mateuszowi Morawieckiemu zależy rzeczywiście przede wszystkim na tym, żeby ten mecz się odbył tam właśnie i obejrzeć, dlatego załatwia to swoimi kanałami, nie robiąc wokół tego szopki medialnej, prawda? Bo takie rzeczy się właśnie w ten sposób załatwia, jeśli chodzi ci tylko o to. Ale generalnie, Kuba, zaangażowanie Mateusza Morawieckiego w piłkę nożną to jest temat na cudowny film katastroficzny. Za każdym razem Mateusz Morawiecki, to nie jest tak, że z góry chce coś zrobić źle, tak? Że coś nie wychodzi, tak? Ale zawsze wychodzi tak strasznie niezręcznie, nie? Trochę jak ja, gdybym chce pomagać swoim szwagrom w jakichś pracach remontowych i tak dalej. No Leszek, no dobrze, no możesz przyjść pomóc, ale wszyscy wiemy, że to będzie strasznie niezręcznie, lepiej jak ja nie przyjdę. Pomoc z premiami. Pewnie wydawało mi się, że okej, spokojnie, zmotywuję chłopaków, ale będzie, jedziemy po prostu. Wiadomo, że wyszło niezręcznie. Chyba nawet pojechał na mecz Polska-Czechy, na Czechy-Polska. No. Jak już wybrał mecz, no nowy selekcjoner, zobaczę tego Santosa, no powiem mu swoje. Andrzej Duda potrafił tak po takich meczach wejść do szatni, śpiewać z Peszkinem i później sondaże szły w górę. To ja z tym Santosem, full pokazany przy 1-3, było tak głodu, nie? Teraz znowu na tej piłce można naprawdę te pieczenie ugrzać. I cyk, załatwimy. Wszystko się da. A wychodzą po prostu ludzie, którzy to na co dzień organizują. Ciężka sprawa. Panie premierze, to nie na Twittera sprawa jest. Trzeba siedzieć na spokojnie. Jak usiądziesz na spokojnie, to nie. Tak, widać, że to, jeśli to się faktycznie nie odbędzie na Stadionie Śląskim, no to naprawdę to Mati fajnie wypadnie, nie? Nie jesteś w stanie nic załatwić w piłce nożnej. No i co? Najbardziej mi się podoba, że sam Ruch Chorzów zabrał stanowisko. Tak. Że jesteśmy klubem apolitycznym. Ale nie da się zagrać na Stadionie Śląskim. My już sprzedajemy bilety na mecz w Gliwicach. No niestety, jest za późno. Można było się angażować wcześniej. No, że nawet nie zapytał. No to jest tak, jak ktoś chce ci pomóc, trochę na siłę, tak? Bez pytania się nawet o zdanie. Pan Mateusz po prostu usłyszał i co? To ja napiszę na Twitterze i wiesz, ja widzę, jak on napisał to na Twitterze, albo zlecił komuś i dzwonił z Ruch Chorzów podziękować. Bo przydaliby nam się kibica w Chorzowie właśnie. Tam jest fajny prezes, ja go lubię, on się nazywa ten. No. Dzwonił już z podziękowaniami. Pan prezes. Dzwonił? Nie? A to czemu? Niezrozumienie realiów piłkarskich poziom 100. Widzę to tak. Mhm. Mój warsztat. Ja i mój mechanik. Już dobre 4 tygodnie. Pracujemy nad pewnym krótkim tematem, który trzeba zrobić. Jesteśmy naprawdę mocno w tym pogrążeni. Mamy pewne problemy. Chociaż nie, problemów nie mamy. Mamy wyzwania. W naszym słowniku już dawno zniknęło słowo problem. Są tylko wyzwania. No i kombinujemy. I wchodzi premier Mateusz Morawiecki. Co? Nie jeździ? Dajcie, ja nim pojadę tutaj, gdzie jest kluczyk, fru i wyjeżdża, zostawiając nas takich lekko oszołomionych, dlaczego jedzie bez wtryskiwaczy, które są właśnie wymontowywane. No i tak mówisz, kurczę, fajny ten premier, chce pomóc, ewidentnie, przyszedł, chce naprawić, żeby jeździło auto chce, a nie chce, żeby stało na warsztacie. No, ale z drugiej strony trochę znajomość realiów mogłaby być pomocna w tym, żeby wyszło to lepiej. Tak, długofalowo wiara i pewność siebie i dobre chęci nie zastąpią wtryskiwaczy. To prawda, a zdecydowanie tu mi brakło tylko, że Mateusz Morawiecki wchodzi już z piłką na konferencję prasową. Mecz na Śląskim się odbędzie, ja go zacznę, chodźcie, zagramy i udowodnimy wspólnie, że Śląski to jest super obiekt do grania w piłkę i w piłkę będziemy grać. Jak byłem mały, to tylko rzucałem tornister i leciałem od razu na boisko, więc dzisiaj też tak zróbmy, my Polacy razem tutaj tak, wspólnie. Ale wiesz, powinien to wspominać właśnie w taki typowo Mateuszo-Morawiecko-piłkarsko sposób. Czyli jak byłem mały, rzucałem tornister, brałem łyżwy, wsiadałem na motorynkę i szliśmy kopać piłkę do basenu. Tak, taka jest piłka nożna, tyle o niej wiem. Tak się interesuję, tak ogarniam. Niby wchodzę w uniwersum pierwszej ligi, a niby kompletnie nic nie ogarniam. Mateusz Morawiecki konsekwentnie, jeśli chodzi o zaangażowanie w piłkę nożną, pokazuje, że nic się nie da zrobić, że się nie da, że to jest niemożliwe. Jest taką reklamą tego, że się nie da.
Pamiętam, jak ustawialiśmy sobie bramkę z takich dwóch jednostek centralnych komputera, Pentium 166 MHz. Mhm. To każdy miał na osiedlu i się zawsze stawiało i się na to grało. Mhm. Jak, co? Jakie plecaki? Co, że plecaki? Tak, rzucało się plecaki. A bramki, tak, jedna była z Pentiumów, bramka, a druga była z plecaków. Tak miałem tak. osiedle. Tak się wychowałem na osiedlu właśnie. No i wydaje mi się, że to jest to cały czas, to samo. Konsekwencja tego, że Mateusz Morawiecki naprawdę nie wie, nie orientuje się. Nie, sądzę, że nie jest do końca pewny, czy pierwsza liga to jest elita, czy nie? Czy, bo napisał ładnie, mecz pierwszej ligi. Co w pierwszej? No i Wisła Ruch. No Wisła Ruch? No kurde. No przecież to jest wiadomo, no mecz na szczycie pierwszej ligi. O mistrzostwo walczą na pewno pierwszej ligi. Więc z tego braku wiedzy piłkarskiej, a jednocześnie pędu do tego, żeby coś zrobić jednak, że dobrze jest podziałać. No rodzą się takie sytuacje dosyć nietypowe. Pędu do działania jest błędem. Nie warto działać. Mateusz Morawiecki pokazuje, nie warto działać. Mi się bardzo podobał komentarz. Chyba to jest użytkownik z Maku na Twitterze. Bardzo ceniony kibic Wisły z doskonałą szyderką, który napisał, cholera jasna, przez Morawieckiego wszyscy się dowiedzą, że Wisła spadła. Tak. Ale niekoniecznie, no bo pierwsza liga, tak, więc jakby Mateusz Morawiecki też mógł być niewprowadzony zupełnie w temat. Ja bym chciał, żeby właśnie, a może właśnie zróbmy to, niech Mateusz Morawiecki teraz rozwiązaje wszystkie problemy w swoim stylu, bo to będzie, to jest trochę taki generator. Jakie problemy powstaną przez to, że Mateusz Morawiecki spróbuje rozwiązać ten problem, tak? Ja wyobrażam sobie, jest jakiś taki gorący mecz, kibice się nie lubią, tak? Nie wiem, chyba jak Lech będzie grał z Rakowem, to napięta atmosfera, nie? A nie mogą się pogodzić? Dlaczego się o nim kłócą? To są fajni klub, bo oni fajni ludzie. Ja znam i z Lecha, i z Rakowa, oni są fajni. I się pogodzą, podają sobie ręce. Mamy już przygotowany projekt Polski Kibicowanie Plus. O. To będzie krzewiło dobre wzorce kibicowania i zaczynamy już od meczu z Lechem. Będą właśnie dobre wzorce kibicowania na trybunach. My do tego doprowadzimy, bo nie ma, że się nie da. Nie ma w naszych słownikach, że się nie da. Tak, aby pokazać jakby sztandarowy ten projekt, uznaliśmy, że kibice, że to podział na osobne trybuny jest właśnie błędem, bo dopiero ich kibice są tuż obok siebie, widzą, że każdy z nas jest taki sam, że trochę się różnimy, ale wszyscy jesteśmy wielką rodzinę i postanowiliśmy zorganizować mecz Krakowi z Wisłą Kraków i kibiców wszystkich przemieszać między sobą zdecydowanie, tak? Naszym zdaniem to sprawi, że wszystko będzie dobrze od tej pory w polskiej piłce. Co? Macie złe wyniki? Niedobrze. A próbowaliście zmienić trenera? Fellow kids? A, próbowaliście zmienić trenera. O, niedobrze. A to może sponsoring którejś ze spółek Skarbu Państwa? Próbowaliście? Oj, niedobrze. No i tutaj się nawarstwiają te problemy. Ale to mi się podoba, bo zaczęła się kampania wyborcza. Zupełnie tak niepostrzeżenie dla ludzi. I dziwnym trafem, i to nawet nie takim dziwnym trafem, co zawsze mówię dziwnym trafem, ale po prostu dziwnym trafem, jakimś takim zrządzeniem losu Ruch Chorzów stał się tematem kampanii wyborczej, bo to, że Mateusz Morawiecki postąpił jak postąpił, czyli stwierdził, co się nie da, ja mam piłkę, mam tutaj bramkę, to gramy. Jest trawa, jest boisko, co nie można grać? Koszulki nie macie? To weźmiemy, my mamy koszulki, jeszcze nam z pucharu tym bardziej. Ja noc zarwę i będę prasował po prostu numery dla was. Tak. I zagramy, a nie, że się nie da. Nie da się, to już przez 8 lat nas mamili hasłem, że się nie da. 8 lat temu. No, ale jest też druga strona politycznego sporu, która też stwierdziła, że dobrze by było troszeczkę się ogrzać w cieple Ruchu Chorzów. Bo Ruch Chorzów, ja nie wiem, o co chodzi, naprawdę. Oni naprawdę myślą, że gra chyba o Mistrzostwa Polski z ŁKS-em i z Wisłą Kraków. Po prostu. Były takie sezony, więc to nie jest jakby wykluczone, że ale kurczę, musimy tego Mistrza Polski przy tym Mistrzu Polski Ruchu Chorzów się ogrzać. Dawaj. Tysiące klubów w Polsce jest, ale nie wiem, Ruch Chorzów. Spotkanie na Górnym Śląsku, Donald Tusk robi objazd i jeden z kibiców powiedział, że właśnie bardzo na sercu leży, żeby Ruch Chorzów nie grał już w Wilcach, tylko żeby powstał nowy stadion w Chorzowie. No i Donald Tusk oczywiście pochylił się nad tym problemem, że no tak, no bo wiadomo, bo nieudacznicy, jak my będziemy rządzić, to Ruch będzie grał na San Siro. No i ten kibic powiedział, że a może by
No, nie wiem, jaką funkcję ma obecnie. Przewodniczący. No, może by Donald Tusk pełniący funkcję. To jest ta sama funkcja co Grzegorza Mielcarskiego, tylko w innym urzędzie. Może by wpadł do nas na mecz obejrzeć. No to Donald Tusk nie jest taki, żeby nie obejrzeć meczu reprezentacji Polski. Wpadł do tego kibica tu, dzieciom przyniósł piłkę, pożonglował trochę. Tak, powstał taki specjalny filmik, jak Donald Tusk odwiedza domostwo, jest wielkim fanem piłki nożnej, a problemy ruchu chorzów leżą mu na sercu, bo komu nie leżą na sercu problemy ruchu chorzów. Natomiast pech chciał, że ten kibic okazał się bardzo zdeterminowany. Bardzo zdeterminowany. I Donald Tusk pojechał już dalej w Polskę. No, problemy ruchu chorzów zostały. Są na Górnym Śląsku, a ja już jestem teraz w Strzelcach Opolskich i chciałem porozmawiać o tym, jak super będzie w Opolu. Odra Opole będzie nową Barceloną. I też tak będzie grała na San Siro. Ale ten kibic ruchu się wybrał na to spotkanie następne i powiedział, że panie premierze, bo pan pojechał, a nic się nie zmieniło, nic się nie zmieniło. Stadion nadal nie stoi. Nie ma stadionu? Nie ma stadionu. Obiecał stadion, nie zbudował? Minęły już 3 dni, jest nadal stara bida. No i pan premier, pan prezydent, pan przewodniczący Donald Tusk odebrał głos panu kibicowi. I z mediów społecznościowych, z tego co widziałem, Donalda Tuska zniknęły te materiały, jak on żongluje piłką tego kibica. Ja naprawdę ja nie mogłem, to muszę znaleźć, jak ja nie Donald Tusk żongluje piłką z kibicem ruchu chorzów. I sugeruję, że zaangażowanie polityków w piłkę nożną potrafi być mieczem obosiecznym, potrafi się zemścić. To zaskakujące. Dlaczego nikt im tego nie powiedział? Ja byłem absolutnie w szoku, jak to oglądałem. Mówię, moment, chwila, który mamy rok? O co chodzi? Dlaczego politycy nagle zaczęli zajmować się problemami ruchu chorzów? I dlaczego jeszcze naiwnie sądzą, że to wyjdzie im na dobre? No, wyrżnął się na tym Mateusz Morawiecki i wyrżnął się na tym Donald Tusk. Moim zdaniem już do końca kampanii powinna być przede wszystkim dyskusja o problemach ruchu chorzów. PSL ma aktualnie misję przekonać Mariusza Śrutwę do wspólnej konferencji, żeby się wyjawił. Nie ma żadnych tematów Polski, nie ma żadnych tematów, wiesz, nie wiem, inflacji, wojny. Tylko ruch chorzów. Skupiamy się na tym, co zrobić z ruchem chorzów. Wszystkie partie, co Konfederacja uważa na temat ruchu chorzów. Ja nie wiem, czy to jest jakby powód jej drastycznego wzrostu zaangażowania. Być może w tym. Być może doszukujemy się różnych innych kwestii, a chodzi tylko o dobry, spójny plan na przyszłość ruchu chorzów. Jest artykuł. Wiem, że to źródło bywa kontrowersyjne w ostatnich latach. TVP Info. Krótko trwała ta relacja i domowe wizyty. Teraz rozczarowany chorzowianin uderza w Tuska. Jest artykuł, gdzie jest rozżalenie, które kibic ruchu Chorzów przedstawia tym, że niestety, ale nie udało się Donaldowi Tuskowi wybudować stadionu w 3 dni. Więc ja jakby podążyłbym tym tropem, bo to jest bardzo ciekawe, że przyjeżdża Agrounia i ten Michał Kołodziejczak i też jakiś tutaj... No słuchajcie, no Szczepan jest bardzo dobrym zawodnikiem, ale gdybyśmy go jeszcze wysłali na jakiś staż, na przykład staż w Ajaxie Amsterdam i on by wrócił jeszcze lepszy byłbym zawodnikiem. I tu każda partia coś w programie odnośnie tego, jak ruch chorzów wciągnąć na wyższy poziom. Tak, oto będą te wybory. To jest popularne hasło. O, przyszłość ruch chorzów. Dajesz jakąś rzecz, która grzeje ludzi i dajesz na koniec, o tym właśnie będą te wybory. Czyli, nie wiem, inflacja taka i taka, o tym będą te wybory. Więc dajesz, ruch Chorzów i jego przyszłość, o tym będą te wybory. Tak. I także przy urnie pamiętajcie doskonale, kto ruchowi pomógł, a kto zaszkodził. Tak jest, każdy Polak musi sobie zadać pytanie, kto pomaga ruchowi Chorzów, a kto mu szkodzi. Nie wiem, czy wiesz, ale to jest tak, że długopisy w urnach są niebieskim tuszem. To prawda. I mam nadzieję, że w Zabrzu też będą pamiętać, kto pomógł ruchowi, że pan to zaszkodził. To będzie ciekawa kampania. Ja nigdy nie interesowałem się aż tak bardzo wyborami, kampaniami, ale jeśli to wszystko jest o ruchu Chorzów, to ja naprawdę uważam, że to będzie bardzo ciekawe. To prawda. Natomiast czy na Stadionie Śląskim zagrają? No chyba nie zagrają, skoro ruch Chorzów już sprzedaje bilety na mecz. Może jakaś inna partia wymyśli coś, tak? Jeszcze myślę, że jest szansa dla partii, której nawet w tym momencie nie ma gdzieś na horyzoncie, bo mają naprawdę dobry plan na ruch Chorzów. Partia Przyjaciół Ruchu Chorzów. Partia Przyjaciół Ruchu Chorzów. Partia Przyjaciół Możemy się śmiało, myślę, że śmiało można tworzyć ją i jeszcze mieć szansę na drastyczny, raptowny wzrost w sondażach.
chciałbym już, jakby wybiegam bardzo w przyszłość, ale wieczór wyborczy. Mhm. Mamy podsumowania, mamy pierwsze podsumowania, jest w studiu z nami Monika Olenik, jest Bogdan Rymanowski, Dorota Gabriel. Tak, czy game changerem był mecz Ruchu Chorzów z Wisłą Kraków na stadionie w Gliwicach? I tam wszyscy eksperci zgromadzeni w studiu. No tak, zdecydowanie, od tego momentu zaczęły się spadki w sondażach tutaj tych i owych. I naprawdę czekam na to, czekam na to. Chciałbym zorganizowane przez PSL blokady ulic po tym, jak władza rządząca nie zgodziła się, by Orlen został sponsorem głównym Ruchu Chorzów, przekazując połowę swojego budżetu, były dosyć takim ważnym momentem w tej kampanii. Trudno się było przemieszczać po Polsce w czasie tych blokad. Szczególnie było ciężko, moim zdaniem, Kuba, pod Strzelcami Opolskim. Tak. Pięknie będzie. Natomiast to nie koniec tematów politycznych u nas, bo jeszcze będzie Tomasz Poręba. Chociaż no, w sumie nie polityk. Nie, to jest niezwiązany sympatyk. To jest kibic. Niezwiązany za bardzo z klubem. Sympatyk. No. Kibic. Filantrop. A ja chcę zacząć od takiego statementu, Kuba. O, dobrze, dobrze. Lubię pana Porębę. Jakby nie interesuję się tym, co robi w Europarlamencie i tak dalej, ale... Uważam, że... Złośliwy powiedziałby, że to co każdy inny europoseł. Być może. Ale jeśli chodzi o jego zaangażowanie w Stal Mielec, to jest w tym wszystkim autentyczny i szczery. Tak? Jeśli chodzi o to, jak wydaje swój czas, nie wydaje mi się, że poseł Poręba koniecznie przez Stal Mielec aż tak bardzo chciał rozegrać swoje własne pieczenie, jakieś takie, wiesz, że on tak bardzo potrzebuje od strony jakichś rankingów i tym podobnych. Myślę, że to często może być kłopot. Ale nie, to wyczuwam w niego autentycznego kibica, po prostu, tak? Że to nie jest kolejny z polityków, którzy właśnie chcą przyjechać do Chorzowa i zrobić kilka żonglerek z kibicem, tylko to jest były piłkarz w ogóle, który rzeczywiście gdzieś ta Stal jest mu bliska i chce to zrobić. Nie twierdzę, że teraz każdy polityk, któremu jest bliski klub, powinien ściągać spółki Skarbu Państwa, żeby je wspierały i tak dalej. Wiadomo, że to jest temat dosyć mocno kontrowersyjny, o którym poruszaliśmy się. Natomiast nie chcę, żebyśmy teraz po prostu kombajn odpalali na pana Tomka. I to, co mu można oddać, jest to autentyczny kibic Stali Mielec, po prostu. To jakby jest moim zdaniem coś, co musi wybrzmieć, bo jest wielu polityków, którzy instrumentalnie traktują kluby. Chcieliby być kibicami, albo zostali kibicami, dlatego że w pewnym momencie to było dla nich opłacalne. Ja na przykład bardzo szanowałem i do dzisiaj szanuję za to Jacka Kurskiego, wobec którego mam tysiące zarzutów innych. Nie jest trudno je formułować. Natomiast to, w jaki sposób on tą swoją Lechię Gdańsk kocha i w jaki sposób też udzielał się na jej trybunach od zawsze, tak naprawdę od dziecka, to jest coś, przez co czuję z nim więź jako z kibicem. I jest to jakiś rodzaj przynależności. I tak samo postrzegam Tomasza Porębę, bo dosyć łatwo jest wyczuć fałsz. Bo I siłą rzeczy też łatwo wyczuć szczerość u polityków przy klubach, tak? Widać to bardzo w przypadku Tomasza Poręby, który nawet momentami wydaje mi się, że szkodzi mu to. Rozmawialiśmy o tym przy okazji Jakuba Błaszczykowskiego, że kiedy jesteś jednocześnie decydentem albo po prostu niezwiązanym kibicem ze Stalą Mielec, który czasem coś doradzi albo czasem jest na spotkaniu, w którym uczestniczy tylko 5 osób, które decydują o przyszłości trenera, to momentami to, że jesteś też oddanym, fanatycznym kibicem i czasami myślisz bardziej sercem niż rozumem, może ci przeszkadzać. Natomiast to jest jakby ocena samych ruchów Tomasza Poręby jako doradcy w Stali Mielec, bo chyba można tak go określić. Doradca Stali Mielec to ładne określenie. Dobrze, zostańmy przy... Influencer. Doradca Stali Mielec, który przyciągnął PGE do klubu. Influencer. Dobry doradca. Doradził PGE, żeby się zaangażowało w Stal. To była dobra rada tak z perspektywy Stal Mielec. Więc tutaj czasami ocena tych konkretnych poglądów, na przykład ocena tego, jak z Adamem Majewskim należało postąpić i co ostatecznie uczyniono, to jest temat otwarty. Natomiast na pewno nie da się w jakikolwiek sposób podważać tego, że on zaangażowanym kibicem jest i jest kibicem z konsekwencjami bycia kibicem. No to nie jest tak, że wiesz, że teraz to wszystko będzie tłumaczyć i tak dalej, tak? No bo samo ściągnięcie PGE, no może my się często mówimy, że takie rzeczy nie do końca powinny po prostu się dzieje, że są inne sposoby na wydawanie takich pieniędzy, tak? Natomiast po prostu, żeby oddać wszystko, to też nie jest tak, że gdy Stal była na szczycie, to przyszedł Tomasz Poręba i mówi, no ja się tu zaangażuję, ja pomogę, głosuj ta na mnie. Mhm. Tylko nie, w dużo wcześniejszym momencie wszedł pomóc. Po prostu wydaje mi się, że z autentycznej jakiejś chęci po prostu. I zobacz, też trudno
chciałoby się, jest dobrym materiałem, chyba sam bym musiał przyznać, na szarą eminencję trochę, nie? Kogoś, kto jest decyzyjny w klubie, ale go nie ma, tak? Z drugiej strony, jak wychodzisz otwarcie do wywiadów, rozmawiasz z Pawłem Paczulem na pełnym luzie, no to nie pasuje to do takiego wizerunku gościa, który gdzieś tam pociąga za sznurki z wysokiego zamku. Chyba że ma po prostu na to wywalone, czy jest postrzegany za szarą eminencję, czy nie jest i czy faktycznie nią jest, czy nie. Bo omawialiśmy ten przypadek właśnie w okresie rozmów na temat zwolnienia Adama Majewskiego, że okazało się, że lepiej zestarzały się wypowiedzi Tomasza Poręby niż Jacka Klimka, który mówił, że no nie, nie. Okazało się, że Tomasz Poręba jest bardziej spójny dzisiaj. Żeby nie powiedzieć, że być może okazało, znaczy inaczej. Ktoś złośliwy mógłby powiedzieć, że Tomasz Poręba lepiej się orientuje, w którym kierunku popłynie Stali Mielec niż prezes Stali Mielec na przykład. Ktoś złośliwy mógłby tak powiedzieć, a wskazują na to po prostu ruchy. Kiedy Tomasz Poręba bardzo mocno się zastanawia publicznie nad tym, czy Adam Majewski powinien dalej być trenerem Stali Mielec, a Jacek Klimek w tym czasie udziela pełnego wsparcia trenerowi Majewskiemu, a potem trener Majewski traci pracę, no to zaczynasz się zastanawiać, jak to wygląda od kulis. Co było silniejsze? Czy te wątpliwości, czy ta słowa wsparcia? Tak, dokładnie. Natomiast tak, wiemy, że Tomasz Poręba jest kibicem. Wiemy, że Tomasz Poręba ma pewien wpływ na Stal Mielec, od czego nie ucieka. Choć jednocześnie trochę wybrzmiewało tam rozżalenie, że po awansie przestałem być potrzebny. Że byłem potrzebny w okresie walki o ekstraklasę, bo wtedy wiadomo... Ja tego nie rozumiem za bardzo, tych słów. Nie, aż tak się nie orientuję w tym. No, chyba cały czas się mówiło, że to chyba jeszcze jakieś takie mocno gry połocowe. No, kto się chciał tak ogrzać przy awansie? Nie wiem. Możliwe, możliwe. Natomiast no, wybrzmiał taki żal, że po awansie przestałem być potrzebny. Ale wybrzmiało też coś innego w tym wywiadzie. Widzę, że masz go odpalonego. Znaczy mam po prostu, wiesz, cytaty, bo to są na tyle długie, że nie chciałbym się ich uczyć na pamięć. Dobrze, szkoda. Bardzo by również. Fajnie, jakby były takie momenty, kiedy byś się przyciął i byś tak szukał słowa. Kurczę, co tam było? A, środek. Brakowało mi tego słowa. No właśnie, na tytuł Paweł to wyjął i trudno się dziwić, ale Tomasz Poręba raczej się o to nie obraził. Chyba rzeczywiście mocno wierzę, że w to słowo, bo podał dalej ten wywiad, zalajkował go, przeszedł na autoryzację. Paweł się zastanawiał, czy to przejdzie autoryzację. Tak? Mm-hmm. Przeszło. W tym momencie mamy drużynę na spokojny środek tabeli. Tak powiedział pan Tomasz Poręba. Jeśli się utrzymamy, a tego jestem pewien, chcemy wzmocnić zespół. Tak, tam będę spokojny o kolejny sezon. Rok temu musieliśmy rezygnować z wielu piłkarzy ze względów finansowych, hamulić, tam są takie rzeczy i tym podobne. Tu jest to, co jest istotne. To jest nasz pomysł. Chcemy piłkarzy, którzy nie dostali szansy, gdzieś niedocenianych, pogubionych, a którzy w Mielcu mają idealne warunki, by się odbudować i budować markę swoją i klubu. Tak będziemy budować ten klub. Piłkarze muszą czuć, że mają tu szansę i będą zapierniczać po to, żeby udowodnić komuś, trenerowi, agentowi, którzy ich być może kiedyś odrzucili i skrzywdzili, że mają jaja, wychodzą na boisko i zaczynają się wierzyć, a ocena z przeszłości była niesłuszna. To jest siła tego projektu. O to w nim chodzi. O rywalizację. Chcemy wydobyć zawodników umiejętności, o których wcześniej nikt ich nawet nie posądzał. To ładne słowo jest. Ale zanim do tego cię spytam o opinię ostatnie, to chciałem tylko zauważyć, czy to nie jest głupio przedstawiona filozofia klubu, jak jesteś Stalą Mielec szczególnie, tak? Jedyny problem jest to, że po co się tam zabłąkało w ogóle to o tym środku tabeli. Gdyby nie było tego zdania o środku tabeli, to brzmiałoby całkiem rozsądnie i ciekawie. To, co mnie zastanawia, otworzyłem sobie specjalnie nawet tabelę. Tak. Mamy w niej, dla niektórych to może być nowa wiedza, tak jak dla mnie, 18 drużyn. Tak. Rozszerzono ligę, już nie jest 16. Już nie jest 12 i podział na grupy. Jest... A masz już tą tabelę zaktualizowaną o to, że siódma drużyna spada? Nie, jeszcze nie, natomiast faktycznie jest 18 drużyn. I zastanawiam się, bo to dosyć popularne jest w futbolu, środek tabeli. Mhm. Gdzie jest środek tabeli? Na tyle, na ile udawało mi się nie przysypiać na lekcjach matematyki, to podzieliłbym to na pół. Mhm. I wtedy masz górną połowę dolną górną i dolną. I środek jest mniej więcej gdzieś w środku. Gdzieś po środku. Tak. Więc jak masz 18 drużyn, to linia podziału na górną i dolną połowę tabeli przebiega między Radomiakiem a Piastem. W tym momencie bardzo iluzoryczna, bo oni mają tyle samo punktów, tak? No, dwa więcej ma Radomiak. Mhm. Ale czyli górna połowa tabeli się zaczyna od Radomiaka, idzie w górę i od 9 drużyny w górę, a dolna od 10 w dół. I jeśli założymy, że te drużyny, które są bezpośrednio przy tej granicy pomiędzy połowami, to jest środek tabeli, czyli drużyna numer 9 i 10, to Stal istotnie nie jest w środku tabeli, jest poza nim. Ale jeśli rozszerzymy środek tabeli do dwóch drużyn na środku nad kreską i na środku pod kreską, to Stal już będzie w środku tabeli, bo jest 11. I
Co to oznacza? Jeśli pyta mnie ktoś, czy Stal ma zespół na środek tabeli interpretowany jako miejsce 11, bądź nawet może 12, no to chyba ma, bo na takim jest. Ale jeśli ktoś mnie pyta, czy ma skład na to, by nie uwikłać się w walkę o utrzymanie, no to odpowiem zgodnie z prawdą, że niestety środek tabeli nie gwarantuje nieuwikłania się w walkę o utrzymanie w obecnym sezonie ligowym, ponieważ nawet drużyny w górnej połowie tabeli... Ile ma przewagi Stal nad Strefą Sportkową w tym momencie? Obecnie ma 3 punkty przewagi. To niedużo. Natomiast chciałem, żeby to bardzo wyraźnie brzmiało. Górna połowa tabeli, 8 Wisła Płock i przewaga nad Strefą Spadkową to jest szalone 5 punktów. Odległość 2 tak naprawdę meczów. Więc przy takim ścisku w tabeli można bardzo dowolnie interpretować absolutnie dosłownie każde słowo i zdanie na temat potencjału kadry. Tu poruszamy się, Kuba, bardziej nie w sferze piłki nożnej, tylko w sferzach takich lingwistycznych, tak? Co znaczy spokój? Na to pytanie musimy sobie odpowiedzieć. Czym jest spokój? Środek tabeli? Możemy użyć matematycznych określeń, ale czy to nie jest pytanie o środek tabeli, czyli nie walczysz o puchary, nie bijesz się o utrzymanie, tak se kopiesz, kop, kop, kop. I właśnie, i takich drużyn... A spokojny? Drużyn, które kop, 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 nie ma. Nie ma. Jest Krakowia ewentualnie, ale tam się myśli o pucharach. Tak, cały czas jest pewnie na nie nadzieja. Czy środek tabeli to jest 7 Krakowia, nikt więcej. Tak, jeśli by założyć tutaj ten zakres definicyjny, który podałeś, czyli nie grasz o utrzymanie i nie grasz o puchary, no to istotnie, środek tabeli składa się z 11 zawodników w biało-czerwonych koszulkach. Jest 18 drużyn w lidze i jest jedna drużyna w środku tabeli, Krakowia. No tak, tak to wygląda. Ale w ogóle powiem ci, że to jest moim zdaniem mega ciekawe, mega interesujące i ja bym chciał, żeby przyszłość programów piłkarskich szła w tym kierunku. Że siedzi, na przykład wyobrażam to sobie, Misja Futbol, siedzi Dariusz Szpakowski, siedzi Łukasz Olkowicz, jest cała grupa Mavenów i debatują, czym jest spokój. Wszyscy się patrzą w to, co akurat mają w rękach. Ja mam w ręku taki bardzo ładny, kryształowy naczynie. Mhm. Czym jest właściwie spokój? Czy da się w życiu osiągnąć spokój? Czy spokojem jest tylko brak ryzyk? Czy może, żeby osiągnąć spokój, potrzebujesz czegoś więcej niż tylko braku ryzyka? Być może spokój masz zagwarantowany dopiero wówczas, kiedy nie jesteś w stanie zajmować się swoimi problemami, bo nie musisz nimi się zajmować, bo one są już rozwiązane. I debatują ludzie w ten sposób, poruszając takie dosyć filozoficzne tematy. No bo czym jest spokój? Myślę, że spokojnie... Ty byłeś na filozofii. Czym jest spokój? Jak zdefiniować spokój? Myślę, że druga część wywiadu, jak Paweł znowu będzie robił z Tomaszem Porębą, powinna tego dotyczyć, bo to jest kluczowa kwestia pominięta w tym wywiadzie. Czym jest spokój? I środek tabeli. Bo być może dlatego nie rozumiemy koncepcji do końca pana Tomasza Poręby, bo ja po prostu nie uważam, żeby Stal Mielec miała w tym momencie kadrę na spokojny środek tabeli, ale może nie rozumiem słowa spokój. Być może spokój to jest nieustanne niebycie w strefie spadkowej. To już oceniamy jako spokój. A może spokój to już istnienie. Trudno powiedzieć. Pan Tomasz Poręba na pewno z czasem na to odpowie, ale jakby czysto piłkarsko nie ma żadnych logicznych powodów. Nawet jeśli konstruujesz kadrę ze skreślonych i od samego założenia, tak? Fajnie opowiedziano o tych skreślonych, o lekceważonych. To jest wręcz filmowa historia i trochę te sezony Stali Mielec były takimi filmowymi historiami, prawda? Rzeczywiście skreślani, niechciani, tutaj się podnosili, tutaj pokazywali. Ale jeśli budujesz zawodników niechcianych i skreślanych, no to jakby zaczynasz z bardzo niskiej półki oczekiwań. Dopiero oni muszą je przekonać, pokonać, tak? Więc to nie jest tak, że na dzień dobry, nie no, wzięli samych skreślanych z list transferowych, ty go wyrzucili, ten grał w drugiej lidze, środek tabeli. No nie, na miejscu jesteś ustawiany jako kandydat do spadku i później walczysz z tą łatką. To jest jakby z założenia samego tego, co powiedział pan Tomasz. Tak, i dodałbym tutaj jeszcze ważne zastrzeżenie, że jeśli zakładasz, że to jest twój sposób na sukces i okazałoby się, że faktycznie to jest mój sposób na sukces, że zbieram piłkarzy odrzuconych i to mi powinno zagwarantować spokojny środek tabeli, no to by był styl kopiowany w wielu miejscach. I być może... Brakłoby w końcu miejsc, których by odrzucali. To raz, a dwa, że zastanawiałbyś się, kurczę, no zdrowy, niezłe liczby, chyba go nie biorę. Fajnie by był jakiś taki, co ma za sobą jakieś przeżycia. O!
ten nie ma kolan. Jego kolana są aktualnie w Brazylii. Super, bierzemy go, odbudujemy go. To jest gwarancja sukcesu. No, raczej jest to gwarancja tego, że ryzykujesz. To jest jakby antyteza spokoju. Ryzyko. No bo ryzykujesz dość mocno, że biorę piłkarzy odrzuconych, którzy może odpalą, bo to brzmi logicznie i może się tak zdarzyć, ale może okazać się, że udowodnią, dlaczego zostali skreśleni. To jest świetna filozofia dla klubu takiego jak Stal Mielec, który jest klubem jednym z biedniejszych w Ekstraklasie, który jest tu krótko, który na rynku transferowym nie ma aż tylu narzędzi, takiego silnego rękojmia. Świetna, ale ona nigdy z urzędu nie będzie gwarantować spokoju. Po prostu, tak jak mówisz. A ja bym wrócił jeszcze na chwilę do kwestii semantycznych i lingwistycznych. Oczywiście. Bo na przykład zadam ci taką zagadkę. No już, a ja też otworzę jeszcze ten wywiad, bo tam coś jeszcze miałem. Dobrze. Słucham cię. Zadam ci zagadkę, czyli gdyby ktoś, jakiś fan, powiedzmy, no, Zagłębia, niech będzie Zagłębia, 13 w tabeli podpowiem, powiedział, że nie, no my mamy skład na górną połowę tabeli. Ktoś powiedział, okej, w porządku, średnio, dziwna wypowiedź, nieciekawa, bo się może okazać, że w przyszłej kolejce Zagłębie będzie już w górnej połowie tabeli. Jak wygramy, czy się ułożą inne wyniki. Kwestia semantyczna jest taka, że jak zaczniesz analizować, jakie personalia mają te kluby, które są pod Stalą Mielec, to znowu wchodzą różne kwestie leksykalne i semantyczne. Gdzie macie swojego mistrza świata w Stali? We waszym składzie. No nie. Sezon nie sprzyja temu, żeby jakiekolwiek sądy takie... To nie jest sezon spokoju. To nie jest sezon, w którym słowo spokój zrobi dużą karierę. Tak. Co jeszcze z wywiadu wyciągnęliście? Dobrze, mój drogi. Wiadomo, że jesteśmy teraz w dołku, ale wierzę, że szybko z niego wyjdziemy i spokojnie złapiemy utrzymanie. A potem od lipca ta drużyna będzie wzmocniona i osiągnie dalszy progres. Jeśli tak się zdanie, to jestem przekonany, że znajdą się kolejni sponsorzy. Wówczas będziemy myśleć o jeszcze ambitniejszych celach. Także pamiętajmy, że Stal Mielec wcale nie myśli w tym momencie o utrzymaniu, tylko już jest dużo dalej. Gdzie pan widzi Stal za 5 lat? Jeżeli będziemy konsekwentni, będziemy robić to, co sobie założyliśmy, to moim marzeniem jest, aby Stal była solidnym klubem ekstraklasowym, który ma ambicje spojrzenia w górną część tabeli, tę bardzo górną. Są bardzo duże ambicje w Stali Mielec. I warto mieć ambicje, warto marzyć. Aktualnie za chwilę dużym faworytem do mistrzostwa w tym sezonie jest Raków Częstochowa, który błąkał się bardzo długo po drugiej lidze, ale marzył i miał ambicje, ja to szanuję. Natomiast troszeczkę się zastanawiam w kontekście tego środka tabeli i tego aktualnego mówienia, że ta filozofia może doprowadzić gdzieś bardzo daleko, że wystarczą 2-3 nazwiska, żeby Stal już była gdzieś w zupełnie innym miejscu. Czy na pewno pan Tomasz Poręba przy tak licznych obowiązkach ma po prostu czas śledzić nie tylko Stal, ale też inne kluby ekstraklasy? Bo to jest częsty błąd kibica, że skupiasz się tylko na swojej drużynie i trochę przez jej pryzmat masz zakrzywioną rzeczywistość, że nie, no ona jest dobra, zobacz, ten gościu przyszedł stamtąd, a ten tutaj grał, nie? Fajni piłkarze, oni muszą lepiej grać. Ale jak masz dokładny osąd tych wszystkich drużyn, to widzisz, że Stal nie ma aż tak wielu asów, pików w talii. Ja bym tutaj jeszcze dodał jedną rzecz, że niebezpiecznie mi to się zbliża do tego, co Wojciech Stawowy mówił często. I on potem rozwijał swoje wypowiedzi i tłumaczył tak, że one brzmiały dosyć logicznie. Bo nie wiem, czy pamiętasz o tej wypowiedzi, kiedy już chyba Widzew spadł, że Stawowy wtedy myślał o Lidze Mistrzów. Chyba o Lidze Mistrzów, ale coś w tym stylu. I to zostało oczywiście wyśmiane. Nie bez przyczyny, no bo jednak... No nie zagrał Lidze Mistrzów, tylko spadł do czwartej ligi. Rzadko się zdarza, żeby Spadkowicz w taki sposób się odbił bardzo szybko. Natomiast Wojciech Stawowy tłumaczył klarownie, że jestem w pierwszej lidze. No to o co mam grać? No gram o awans, no bo jestem klubem pierwszoligowym, a w pierwszej lidze zawsze się gra o awans, no bo przecież o coś innego się gra w pierwszej lidze. A jak awansuję, no to co mam grać? No to gram wtedy o Mistrzostwa Polski, no przecież każdy mecz jest o 3 punkty i jak zdobędziesz 3 punkty, a w następnym też 3 punkty i następne 3 punkty, to w efekcie jesteś mistrzem. I dosyć często rozrysowujesz sobie na papierze tego typu koncepcje. No a potem nie do końca jest możliwe, żeby je w jakikolwiek sposób wprowadzić w życie i wcielić. No jakby ktoś może zapytać, no to jakie ma sobie stawiać Stal cele, co? Jak ciebie, Leszek, na przykład boli, że stawiają sobie jakieś ambitne cele. Otóż już spieszę z odpowiedzią, cytując klasyka, że moim zdaniem wielkim sukcesem byłoby, jeśli za 5 lat Stal wciąż grałaby w Ekstraklasie i po prostu przez te 5 lat wciąż tu była. Liga jest coraz bardziej konkurencyjna, coraz bardziej wymagająca pod każdym
względem. Czy to, ja wiem, że bardzo łatwo jest śmiać się z Ekstraklasy i mówić, że jest taka, śmaka, ale jest w niej coraz więcej pieniędzy, coraz, no drużyny takie jak Zagłębie Lubin, jeśli chodzi o same personalia, no to kilka lat temu nie byłoby szans, żeby, no nie, no różne spadały drużyny, również takie bardzo mocne, ale generalnie często z ligi spadały drużyny, które utrzymywały się w lidze najmniej słabi. Że biło się pięć słabych drużyn, w sumie jakby wszyscy spadli, to nikt by nie płakał, tak? Teraz no, są słabe drużyny, ale każda ma coś na swoją obronę, tak? Ma dobrych piłkarzy, masz Imaza z Romańczukiem w Jagiellonii, tak? Masz tam Alemrowicza, nie? Tam są piłkarze. Spać z mistrzem świata. Możesz spać z mistrzem świata, więc Stal Mielec, jeśli po prostu osiądzie w Ekstraklasie przez najbliższe kilka lat, to dla mnie to już będzie dużo. Że Stal Mielec nie będzie się kojarzyć z miejsca z Grzegorzem Lato i z 76 rokiem, tylko tu i teraz z ekstraklasową marką. Bycie ekstraklasową marką, bycie tak postrzeganym, to jest moim zdaniem realistyczny, ambitny cel dla Stali Mielec przy coraz bardziej rosnącej konkurencji. No zobaczmy, jakie kluby biją się w pierwszej lidze. Zobaczmy, ile klubów gdzieś dużo dalej ma ambicje ekstraklasowe, ile jest projektów różnych, które chce odpalić, jak Stal Rzeszów. Przecież też chce myśleć o Ekstraklasie. Wieczysta nie zamierza się nigdy zatrzymać, tak? Kosmici z Chotnika już też Ekstraklasa i mistrzostwo i wszystko. No, pamiętajmy o panu Jakubasie. Pan Jakubas, no wszędzie, gdzie nie spojrzysz, to jakiś klub, który chce być w Ekstraklasie, a miejsc jest tylko 18, więc Stal, mimo że tam jest kapitał, żeby zostać w lidze, ja na razie nie widzę potencjału, żeby było coś więcej niż Ekstraklasa i to jest już ambitny cel i koniec mojego expose. Dobrze. Ja się pod nim mogę tylko podpisać, bo wydaje mi się, że często dopiero po czasie się docenia to, że pewny ekstraklasowy byt, czy w miarę pewny ekstraklasowy byt... Bycie w elicie. To jest sukces sam w sobie tak naprawdę, bo zapewnia ci funkcjonowanie klubu. Choć z drugiej strony jest na przykład GKS Katowice, który w momencie, kiedy spadł do tej drugiej ligi, to dla nich to było trochę ożywcze, bo siedzieli 10 lat w pierwszej lidze, nic się nie działo. A tak to chociaż spadli i awansowali. No zawsze jakieś przemieszanie. Była feta po awansie, tak, trochę tak. Się możesz pocieszyć, jakieś zwycięstwa. Nowe drużyny. Dużo. Więc to wprowadziło twórczy ferment. Nie wiem, czy w Stali by to wprowadziło twórczy ferment. Tak, dobrze, spaść i awansować. Tylko potem często jest tak, że spadasz i już to jest koniec. To nie jest tak, że spadasz i awansujesz. No i sądzę ze słów pana Tomasza Poręby, który absolutnie nie wierzę w spadek. Nie ma opcji. I że byłyby kłopoty po spadku, no pokazuje, że podobało mi się też słowa, że chciałby budować fundamenty, tak, żeby Stal była niezależna, tak? No to jest też rozsądne, tak? Natomiast wydaje mi się, że jeszcze trochę bardziej realistycznego spojrzenia na to, jaka jest konkurencja w tym momencie w Ekstraklasie, bo traktowanie Stali Mielec w tym momencie na spokojny środek tabeli jest wręcz trochę lekceważące wobec wszystkich, wobec wielu innych klubów. Tak, myślę, że kto w tej bandzie uwikłanej w walkę o utrzymanie, zamknęła mi się już tabela, więc nie znam tych klubów, nie mógłby o sobie w podobny sposób stwierdzić. Mieślegnica wydała gigantyczne pieniądze, sprowadziła rzeczywiście piłkarzy, którzy coś potrafią. Gdzie jest? Jest już ze sprawdzaniem terminarza pierwszoligowego. Więc Piast miał tyle punktów co Stal, mimo utrzymania Kądziora i Plach. I jeszcze, nie na papierze. Wilczka i tak dalej. Mają João Felix, mają Felixa, tak, Jorge Felixa. Mają Czerwińskiego, mają wiesz, Placha, mają mnóstwo piłkarzy. Mają piłkarzy, którzy mieli dać sukces Lechowi Poznań w pucharach. To jest Piast Gliwice, który ma tyle samo punktów, co Stal. No. Dobra, to chyba tyle o Stali. Trochę realizmu. Tak. No i to chyba tyle. Się działo w tej polskiej piłce bardzo dużo. Natomiast nie aż tak dużo. A, były ćwiczenia policji jeszcze, o tym zapomniałem. Co się stało? Licealistów gdzieś z Legnicy nagonili i mieli robić za chuliganów i policja ich pacyfikowała. Licealiści mieli też coś krzyczeć, nie? Tak, kto nie skarży z policji, takie klimaty. Kurde, fajnie, ja w liceum nie miałem takich przygód. Znaczy miałem takie przygody, ale nie dlatego, że mnie o to poproszono. No. To jest ten błąd, który był u nas w liceum, że nikt nas nie prosił o to, żebyśmy tak śpiewali. A zdarzało się. Natomiast Stadion Wisły będzie remont kosztował jednak dłużej niż się, więcej niż się zapowiadało. Co o tym sądzisz? Igrzyska europejskie jednak droższe, niebywałe. Igrzyska europejskie droższe niż wcześniej zakładano? Dlaczego nikt nam wcześniej tego nie powiedział? Nie wiem, ja jestem w szoku. To pierwszy raz, odkąd podniosłem rękę do góry, kiedy coś się okazało droższe niż zapowiadano. Powinien być taki cały czas live licznik gdzieś na jakiejś stronie. Ile aktualnie kosztują Igrzyska Europejskie? Cały czas on będzie sobie rósł, tak? I ile jest szacowany koszt? Cały czas. Jak licznik Balcerowicza. Na przykład. Aby fajnie było, jakby też był stworzony taki coś na wzór Twittera, tylko żeby tam się ukazywały jedynie te przetargi, które okazały się no jednak trochę niedoszacowane. Mhm. Bo podoba mi się, że tam są jakby trzy etapy. Że najpierw coś się okazuje droższe, kiedy jest przetarg i nikt się nie zgłasza. Więc no, trzeba niestety rozpisać nowy przetarg na wyższą kwotę. Potem drugi etap,
kiedy jest rozstrzygnięcie tego przetargu. No i nadal oferty, no trzeba było jednak wziąć droższe niż początkowo zakładano, ale już teraz udało się zrobić tak, żeby ten przetarg rozstrzygnąć. I trzeci etap, kiedy już wszystko jest rozgrzebane i jednak wykonawca mówi, że to jednak będzie droższe i trzeba na szybko jeszcze tutaj dołożyć. Więc trzykrotnie niektóre inwestycje mają okazję gdzieś w międzyczasie stać się droższymi niż były wcześniej. Fantastyczne igrzyska, naprawdę. Jestem kurwa naprawdę dumny, że coś takiego będą dobre igrzyska sportowe, ale ekonomicznie to są naprawdę igrzyska, igrzyska. Tak. Chleba i igrzysk. Albo w sumie może samych igrzysk, bo wyszły troszeczkę drożej niż początkowo. Z chlebem to różnie może być jeszcze przy takich igrzyskach. Kuba, ja przeczytam komentarze spod wtorka, wtorku nawet, ale przypomniałem sobie, że nie jestem pewny, czy były jakieś pod piątkiem konkurs. Jakby sprawdzić, jak chcesz, to przeczytasz po prostu najciekawsze komentarze. Dobra, które to ja zerkam były na piątkowy nasz. We wtorek organizowaliśmy taki konkurs. Oczywiście jest to konkurs bez nagród, w którym wspominaliśmy archetypowe postacie polskiej piłki, że jak jesteś stoperem, masz wybite zęby, no to od razu plus 10 do obrony, prawda? Tak, najpierw Joe Smith, no niezwiązany jakby bezpośrednio z konkursem, ale najbardziej lajkowany. Cieszy to, że za styranego życiem i grą 35-letniego oldboya Glicka mamy zastępcę z ekstraklasy, dobrze zapowiadającego się stopera z charakterem Salamona i ma tylko 32 lata. To praktycznie zmiana pokoleniowa. To napisał Joe Smith. Eduardo, klasowa, kreatywna dziesiątka na boisku, zawsze w długim rękawie, filigranowa i będąca oazą spokoju, wręcz introwertyczna. Ale są też tacy ekstrawertyci na dyszce, mam wrażenie. Ale wiesz, dyszka taka filigranowy, ten elegancik. Wiesz. Gaspar Kasprowicz. Jestem łysy, gram na skrzydle. Co ciekawe, miałem kiedyś włosy i byłem wtedy szybszy. Szkoda, że nie wiedziałem tego wcześniej. Niepotrzebnie gryzłem się tym, że straciłem szybkość, bo przytyłem 14 kilo. Jednak chyba jesteście ekspertami. Rozumiecie te zależności w piłce doskonale. Dziękuję. No tak, Gaspar, no taka jest prawda. No, waga nigdy nie przeszkadza w jakichkolwiek aspektach życia. Proste. Tak jest, a brak włosów zdarza się. Wojciech Kawalerski, klasowa ósemka powinien mieć zeza rozbieżnego. Jednocześnie zabezpiecza i obserwuje, co się dzieje za plecami, a także skanuje wolne przestrzenie w ustawieniu przeciwników i w każdym momencie wie, gdzie posłać penetrującą piłkę. I Haldir Zero, odnośnie wyglądu, to w przypadku środkowego obrońca postawił na archetyp wyspiarza. Wysoki, postawny, krótko obcięty, najlepiej rudy, spojrzenie groźne, zaczepne, zawiadiackie. W dobrym tonie będzie, jeśli rzuci od czasu do czasu soczyk z tym fuk albo juęka. Ale faktycznie, nie z tym akcentem. Juęka. Ostatnio widziałem, że furor robiło zdjęcie Karola Świderskiego z takim opisem, że jakim cudem on nie nazywa się Charlie Driller i nie jest dokerem gdzieś tam w Swansea. Jeszcze dwa komentarze i już, dobra? Z tego usystematyzujemy z wtorku. Pierwszy Yeti. Wieści o archetypach polskich piłkarzy roznoszą się szybko. Wysłannicy donoszą, że w Düsseldorfie jeden z zawodników dokonuje skaryfikacji. Zapytany, czy dlaczego? Odpowiedział, co prawda, że mu się to nie podoba, ale słyszał z dobrych źródeł, że to szansa na zapewnienie sobie występów na jego naturalnej pozycji w środku pola. I na koniec Paweł Niemyjski, archetypowa jedenastka. Majdan, Wasilewski, Pazdan, Job, Benisz, Kosecki, Lewandowski Mariusz, Mariusz Szymkowiak, Kosowski i Jeleń Sikora. No, tak, zdecydowanie. Tak jest, tak jest. To jest jedenastka tak, że tak wyglądając musieliby być tak rozrzuceni po boisku. Jeśli chodzi o piątek, to mamy tylko Mikołaja Kozłowskiego, który odpisał na... podejrzewam, że konkursu nie było, chociaż było kilka takich wokół tego tematu komentarzy. Czyli co jeszcze może Santosa zaskoczyć trochę w reprezentacji Polski? Santos pyta, what means 711? Ktokolwiek z PZPN-u. Bo you know, Mr. Santos, we mieliśmy trener Michniewicz and my have Polish baron of korupcja fryzjer. I tego fryzjera arrested, he was winny, but Michniewicz dzwonił him 711 times, but Michniewicz nie remember, więc he is niewinny. Tak by to było, ale gdyby ktoś był naprawdę prawdziwym zgrywusem, to dałby Fernando Santosowi numer Ryszarda Forbricha i powiedział, że to jest pomoc hotelowa. Jak są jakieś kłopoty w hotelu, szukasz mieszkania, cokolwiek, dzwoń to pod ten numer i Fernando Santos powinien mieć 711 już teraz. Prawda. To były komentarze. Jak zwykle najmocniejszy segment naszego programu. Dziękujemy wam bardzo, że je piszecie. Były jakieś konkursy, ogłaszaliśmy, ale kurde, tak. Bardzo dawno. Dziękujemy i przepraszamy. Ja za wszystko przepraszam, też. Naprawdę czytam komentarze, więc jak macie jakieś zarzuty do mnie, do tego, co robię, to ja się prawie zawsze z tym zgadzam. No w zasadzie naprawdę
prawie zawsze. Czytam to i staram się wyciągnąć te mityczne wnioski. Najpierw oczywiście bardzo je przeżywam. Tak. No, wiesz się, że naprawdę to przepracowuję. Potwierdzam, że Leszek przeżywa to, bo dostrzegam też, że wyciąga wnioski. Natomiast żeby nie było, że ja cię krytykuję. Ja nie mam. Dobrze, bardzo się cieszę. Ja nie mam do ciebie żadnych zarzutów. Znaczy przynajmniej do 10 kwietnia, kiedy ukaże się mój wywiad z Wąsem. Znaczy Wąsa wywiad ze mną. Tak jest. Dostaliśmy też kartkę i razem z kartką dostaliśmy drażę. Ciepłe słowo. Ciepłe słowo. I koszulkę barcelowianki. Dziękujemy bardzo Izie i Dawidowi za ten zbiór prezentów. Barcelowianka będzie pewnie sobie dumnie wisiała, kiedy wrócimy do serii Tetrycy Manager, a wrócimy do tej serii wtedy, kiedy przejdzie mi wkurwienie na Koronę Kielce, czyli być może już nigdy. Natomiast dziękujemy też za wszystkie pomysły. Było ich dużo. Przejrzeliśmy je i będziemy wyciągać też z nich coś i będziemy robić rzeczy różne. Ale na razie jeszcze nie. Również dlatego, że się dzieje dużo. Dzieje się dużo, bo jak jeszcze nie oglądaliście, to możecie obejrzeć nasz poranek z Łukaszem Olkowiczem ze środy, gdzie Łukasz Olkowicz bardzo dużo fajnych rzeczy powiedział. A my staraliśmy się mu nie przeszkadzać. To prawda. I co? I to chyba tyle. I to chyba tyle. Dziękujemy wam za to. Jutro mecz Legia Raków. Aha. Pomiszcza. Ale nie będzie domówki z niego. Nie, ale robimy live'a pomeczowego. O! To nawet nie wiedziałem. Dobra informacja. Brawo. Ja z Szymonem Janczykiem usiądziemy sobie. Dobrze. To ja też zapraszam w imieniu Leszka i Szymona Janczyka na ten program. A się widzimy w poniedziałek, będzie podsumować Ekstraklasę z Julkiem. Tak. W poranku, a potem we wtorek się widzimy już my. I Przemo nada przemowę w sobotę o 9 rano. Dobrze. O kibicowaniu na meczach kadry. To też na to serdecznie zapraszam my, tym razem w imieniu Przemka. Dziękuję wam, że spędziliście z nami ten czas. Dziękujemy Jackowi, o to chodzi, Piotrkowska 79. Dziękuję Mateuszowi, który nas osierocił, ale nam pomagał, a teraz już jest po prostu nam pomaga. Tak, i siedzi rozwalony jak turecki basza na krzesełku za kamerą. Dobra, to wszystko. Do zobaczenia, trzymajcie się, siemanko.